pożądania, aby przesłuchana pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne. Złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. I prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do pana z zapytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika. Nie, jak widać na załączonym obrazku. Tak jest. Bardzo dziękuję. Komisja nie... Przepraszam, to na wypadek jakby był pełnomocnik. Właśnie, słusznie tu kolega wiceprzewodniczący zauważa, że mógłby pan ustanowić pełnomocnika, który by się nie stawił tutaj. To też mogło się zdarzyć. Dobrze. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Janusz Władysław Cichoń, 62 lata, nauczyciel akademicki, poseł czynny, zawodowy na Sejm. Dziękuję. RP. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania są znane komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenie? Nie. Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Dziękuję. Zgodnie z artykułem 11i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 171 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy chce pan teraz skorzystać z tego prawa? Tak, chciałbym skorzystać. Bardzo proszę. Z tego prawa. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo. Chciałbym po pierwsze odnieść się w kilku słowach do tego, co państwo i na posiedzeniach komisji, ale także w mediach mówicie na temat luki. I chcę tutaj no po pierwsze powiedzieć, że nie ma tak naprawdę obiektywnych, porównywalnych szacunków upoważniających do twierdzenia, że luka w latach 2008-2015, czyli za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, wzrosła w porównaniu do lat 2005-2007. Nie ma takich szacunków, które by upoważniały do tego typu twierdzenia, a porównywanie istniejących szacunków z lat 2005-2007 z szacunkami za lata 2008-2015 jest nieuprawnione, jest tak naprawdę nieuczciwe. Te szacunki wykonywały różne podmioty, brały pod uwagę różne i tak naprawdę operowały różnymi metodami szacowania i wobec tego te szacunki są absolutnie nieporównywalne, zwłaszcza, że nikt nie próbował korygować szacunków z lat wcześniejszych. Na pewno żaden z podmiotów, który zajmował się szacowaniem luki VAT, nie dokonywał korekt za lata 2005-2009. I teraz jakbyśmy na chwilę z kolei spróbowali się przyjrzeć przez chwilę temu, jak wyglądają szacunki z lat 2010-2015, a 2009-2015, oto widać wyraźnie, jak te szacunki się z czasem zmieniają pod wpływem przygotowywanych
przez podmioty dokonujące szacunków, tak jest w przypadku CASE, gdzie te szacunki bardzo wyraźnie się różnią. Takim przykładem ilustrującym skalę tych zmian, szacowanej luki, jest rok 2011, dla którego pierwszy szacunek określał lukę na poziomie 9%. Tak ją określał CASE w początkowym etapie, w pierwszym szacunku za ten rok, po czym dwie kolejne korekty i szacunek 21%. No różnica wytłumaczalna zmianami sposobów liczenia i uwzględniania różnych dodatkowych elementów, jeśli chodzi o szacowanie. Jeszcze raz przypomnę, nikt tego nie robił, jeśli chodzi o wcześniejsze okresy. Ale to jest jedna kwestia. Druga to jest to, co się dzieje z tymi szacunkami w poszczególnych latach. I tutaj przykład z kolei Ministerstwa Finansów, szacunku, który został przygotowany w 2018 roku. Rok 2013 w tym szacunku Ministerstwa Finansów 27%. Na tyle oszacowało Ministerstwo Finansów lukę, po czym w roku 2014 luka wynosi 18%. I w 2015 24%. O konia z rzędem, kto to jest w stanie uzasadnić, nie uwzględniając procykliczności tak naprawdę dochodów VAT-u i luki. No i państwo z uporem nie przyjmujecie do wiadomości, nie dostrzegacie roli tej procykliczności w kształtowaniu dochodów luki i dochodów z VAT-u i luki VAT, mimo że w przedmiocie tej procykliczności mamy dość sporą literaturę. I nie chcę jej tu w tym miejscu omawiać, ale pierwsze publikacje to jest rok 2010 i ostatnie bardzo ciekawy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który tą procykliczność ładnie obrazuje. Nie da się wobec tego mówić o luce bez jej oczyszczenia. A to oczyszczenie no, wymaga uwzględnienia tego efektu procykliczności. Ja wiem, że państwo nie dajecie wiary raportowi, o którym mówił tutaj minister Rostowski, którego autorami są obecny tutaj pan dr Andrzej Bratkowski i pan Ludwik Kotecki, ale zachęcam do tego, żeście państwo sięgnęli po ewentualnie innych także ekspertów i spróbowali się trochę zreflektować, bo to, co dzisiaj robicie, mówiąc o rozmiarach luki, mówiąc o tym, że ona wystrzeliła za naszych rządów, jest naprawdę nadużyciem, jest nieuprawnione. I mogę też powiedzieć, że ja zakładam, a to wynika tego raportu, o którym przed chwilą mówiłem także, że gdybyśmy tą procykliczność wkomponowali w kalkulację tej luki, to okazałoby się, że ta luka w latach naszych rządów nie wzrosła. A może się nie zmniejszyła, ale znacząco z pewnością nie wzrosła w stosunku do lat 2005-2007. Ale jeszcze jeden wątek na koniec tych rozważań dotyczących luki, to rzecz, którą też chciałbym podkreślić, no nie ma wobec tego także dowodów na to, że rosły wyłudzenia VAT. Nie ma takich obiektywnych danych, które by na to wskazywały. A no warto też powiedzieć, że to, że rosła wykrywalność, to nie oznacza, że rosła także przestępczość, jeśli chodzi o wyłudzenia, którym, nawiasem mówiąc, przeciwdziałaliśmy. To wszystko nie zmienia faktu, że mieliśmy, ale także mamy dzisiaj, mogę powiedzieć, że od zawsze, mamy problem z poważnymi ubytkami dochodów budżetowych związanych z oszustwami VAT. Tego nikt nie kwestionuje, mało tego, no, podkreślam jeszcze raz, mieliśmy ten problem i mamy go do dzisiaj, bo w jakiejś mierze on został wkomponowany
sam VAT, który no nie jest narzędziem doskonałym. Wszyscy o tym wiemy. Od lat trwają na ten temat dyskusje i debaty i póki co nie możemy się doczekać jego zmian, czy też zastąpienia VAT-u innymi rozwiązaniami. Chcę powiedzieć, że pracowałem w Ministerstwie Finansów ponad 2,5 roku, prawie 3 lata. Przez rok bezpośrednio nadzorowałem pracę Departamentu VAT. Nadzorowałem, bo przez rok szukaliśmy następcy ministra Grabowskiego, znalezienie ludzi kompetentnych, którzy byliby w stanie nadzorować ten VAT. Wcale nie jest w Polsce takie proste, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę zarobki uzyskiwane na tego typu funkcjach. Ale przez 2 lata także nadzorowałem bardzo ważny z punktu widzenia uszczelniania systemu podatkowego i walki z wyłudzeniami, także jeśli chodzi o VAT, Departament Polityki Podatkowej, który w gruncie rzeczy zajmował się ordynacją podatkową, interpretacjami w jakiejś mierze, ale także zajmował się umowami międzynarodowymi, umowami i przygotowaniem tych umów, umowami o unikaniu opodatkowania, a także umowami dotyczącymi wymiany informacji. Na marginesie mogę powiedzieć, że takiej umowy z Szeszelami nie mamy. Od połowy 2013 roku przewodniczyłem dwóm zespołom. Kolokwialnie, tak nazywaliśmy je w sumie, złego i dobrego podatnika. Ten pierwszy to był tak naprawdę zespół do spraw poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych. Drugi z kolei poprawy jakości obsługi podatników oraz efektywności służb podatkowych. I przejściowo nadzorowałem także inne departamenty. Byłem przewodniczącym Komisji Nadzoru Audytowego, byłem przez jakiś czas rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, ale tak naprawdę moja praca w Ministerstwie Finansów koncentrowała się na uszczelnianiu systemu podatkowego i poprawie jakości obsługi uczciwego podatnika. Ta praca się koncentrowała na poszukiwaniu rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych, zmierzających do zbudowania równowagi pomiędzy interesem publicznym a interesem podatnika, dostrzegając rolę tak naprawdę polskich przedsiębiorców w budowaniu naszego podstaw naszej egzystencji w gruncie rzeczy i funkcjonowania państwa, bo bez ich pracy, zaangażowania, bez ich zaradności trudno byłoby marzyć o wzroście gospodarczym, w dobrym funkcjonowaniu gospodarki, a co za tym idzie także dochodach, które pozwalają na realizację zadań państwa. Kilka zdań na temat tego, co w tym czasie robiliśmy. Mówię o czasie mojej obecności w Ministerstwie Finansów. Wiem, że większość Państwa pewnie ma świadomość tego, co my robiliśmy. W wielu rzeczach na tej komisji już pewnie też była mowa, ale w telegraficznym skrócie to postaram się przypomnieć. Też ułatwiając Państwu zadanie, bo w ten sposób spróbuję też zdefiniować jakby obszar, w którym ja mogę udzielać Państwu odpowiedzi. Więc wobec tego, no po pierwsze reverse charge, odwrotne obciążenie. To pierwsze rozwiązanie z 2013 roku, no w niewielkim bardzo stopniu, ale już jeśli chodzi o elektronikę, to projekt ten przygotowywałem i procedowałem do momentu, kiedy pojawił się w ministerstwie pan minister Neneman.
który no, zwolnił mnie z tego nadzoru nad departamentem VAT-owskim. Ale w tle wobec tego także odpowiedzialność solidarna i jej rozszerzanie, rozliczanie, ograniczanie rozliczeń kwartalnych, rozszerzanie tego zakresu, jeśli chodzi o towary wrażliwe wobec tego, objęte tym skróconym okresem rozliczeniowym, miesięcznym okresem rozliczeniowym. To jest kwestia kaucji gwarancyjnych i korekty tych kaucji. To także w projekcie dużym, uszczelniającym, którym się zajmowałem, a w którym się poza rozwiązaniami, o których już mówiłem, czyli odpowiedzialność solidarna w elektronice i także reverse charge, znalazły się kwestie związane z prewspółczynnikami, czyli tak naprawdę rozwiązaniami, które uszczelniały nam system podatkowy w zakresie działalności mieszanej tak zwanej, czyli w takich sytuacjach, kiedy mieliśmy do czynienia z podmiotami, które prowadziły działalność podlegającą opodatkowaniu i jednocześnie działalność, która pozostawała poza zakresem VAT. To była bardzo ważna z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego ustawa, ale prowadziłem też ustawę bardzo ważną z punktu widzenia uporządkowania przepisów VAT i moim zdaniem także uszczelnienia systemu podatkowego, choć niektórzy zarzucali nam, że się cieszymy, że w kieszeniach podatników zostaje 1,5 miliarda złotych. Mówię tutaj o samochodach osobowych, derogacji, którą uzyskaliśmy, którą przeprowadziliśmy przez Sejm, która rzeczywiście ograniczyła dochody budżetu o 1,5 miliarda, ale jej brak ograniczałby straty budżetu państwa, ograniczał te straty, bo one wynosiłyby o 1 miliard więcej albo lepiej. I pamiętam no, niezadowolenie wszystkich i postulaty, żeby z tej derogacji nie korzystać, a pozwolić na pełne rozliczenie VAT-u, jeśli chodzi o zakupy i eksploatację samochodów osobowych. We wszystkich klubach takie opinie, mogę powiedzieć, przeważały. Kasy fiskalne to też jest taki element, którym ja się zajmowałem. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której praktycznie rzecz biorąc wszyscy z tych kas fiskalnych dzisiaj prowadzący działalność gospodarczą powinni korzystać. To jest limit symboliczny 20 tysięcy złotych. Obniżaliśmy te limity, ale wprowadzaliśmy także obowiązek prowadzenia, posiadania kas fiskalnych, tak na dobrą sprawę, dla tych grup, które wcześniej były zwolnione. Mówię tu chociażby o lekarzach, adwokatach, ale też usługach gastronomicznych, fryzjerskich i tak dalej. To był bardzo istotny element. To stanowiący, nawiasem mówiąc, pewien krok w kierunku wprowadzenia kas fiskalnych online, co w połączeniu z rejestrem faktur online to mogło stanowić, stanowiłoby perspektywicznie rozwiązanie, które byłoby, jeśli chodzi o szczelność systemu podatkowego, moim zdaniem bliskie doskonałości. Zmiany w ordynacji podatkowej to są zmiany, które przygotowywaliśmy w formule, której podstawowym celem była skuteczniejsza walka z oszustwami i usprawnienie kontroli. To była nowelizacja największa, jaka od 1997 roku miała miejsce, jeśli chodzi o nowelizację ordynacji podatkowej, w której znalazły się takie rozwiązania jak JPK, czyli jednolity plik kontrolny, jak odsetki za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Oto nawiasem mówiąc, w jakiejś mierze powrót do sankcji, którą w 2009 roku znieśliśmy. I jeśli będą pytania, to także objaśnię, dlaczego do tego w ten sposób tak podchodziliśmy i jakie były powody powrotu częściowego do sankcji. Ale także kary porządkowe za utrudnianie postępowania, nieudostępnianie. Mieliśmy sporo sztuczek na etapie kontroli tego typu, które blokowały nam możliwość szybkiej, sprawnej
kontroli. Możliwość przejęcia postępowania przez UKS-y, które miały inny zakres dostępu do informacji niż urzędy skarbowe. Uporządkowaliśmy kwestie pełnomocnictw. Tutaj zwłaszcza chciałbym zwrócić uwagę komisji na kwestie związane z pełnomocnikiem tymczasowym, czyli możliwością wyznaczenia tak naprawdę takiego pełnomocnika przez organ podatkowy w określonych ściśle sytuacjach, ale kwestie uporządkowania także doręczeń, kontrola podmiotu zagranicznego w tej ordynacji, ujednolicenie właściwości miejscowej urzędów skarbowych, szereg tego typu rozwiązań, które oparte były na pewnej kwerendzie w ministerstwie, we wszystkich departamentach, a zwłaszcza tych odpowiedzialnych za ściąganie podatków, za kontrolę podatkową. Łapaliśmy to, co im przeszkadza, po to, żeby poprawić efektywność systemu podatkowego, efektywność kontroli. I wreszcie nowa ordynacja podatkowa, na którą pracę rozpoczęliśmy w 2014 roku. Chcę także powiedzieć, że ta nowa ordynacja została, jeśli chodzi o założenia, przyjęta w 2015 roku. Całościowe, pełne rozwiązanie po raz pierwszy, jeśli chodzi o system podatkowy, powierzyliśmy przygotowanie ordynacji podatkowej nie urzędnikom ministerialnym, a gremium złożonemu w części tylko i to niewielkiej ministerialnych urzędników, ale sędziowie, świat nauki to i doradcy podatkowi w części także, to byli ludzie, którzy tą ordynację w ramach Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez Radę Ministrów przygotowywali. Ona, nawiasem mówiąc, jest gotowa od ponad roku i no, czekamy też na to, kiedy ona wreszcie wejdzie w życie. Inne rozwiązania, nad którymi też pracowałem, w pracach uczestniczyłem, to są te umowy międzynarodowe, o których mówiłem, i umowy o wymianie z jurysdykcjami stosującymi szkodliwe praktyki podatkowe. W tym także bardzo mogę powiedzieć budząca duże kontrowersje FATCA, czyli umowa ze Stanami Zjednoczonymi. Nawiasem mówiąc, umowa, która dzisiaj przeszła do standardów OECD, jeśli chodzi o wymianę informacji podatkowych. To są przepisy związane z zaostrzeniem rozwiązań w zakresie dokumentacji podmiotów powiązanych, czy wreszcie na przykład prawo energetyczne, którym dokonywaliśmy zmian, uwzględniając także interesy podatkowe państwa, biorąc pod uwagę to, co się działo na rynku paliw, wprowadziliśmy koncesje. Koncesje na obrót paliwami z zagranicą z zabezpieczeniem majątkowym na kwotę 10 milionów złotych. Wprowadziliśmy także opłatę zapasową. To pozwalało jakby dodatkowo kontrolować podmioty na tym rynku poza organami podatkowymi. Pojawiło się także tutaj URE, ale ta współpraca miała przynajmniej potencjalnie przynosić efekty, które pozwalałyby nam na eliminowanie nieuczciwych podmiotów z tego rynku. Takie to były rozwiązania. No i wreszcie już kończąc te kwestie związane z pracą bezpośrednio w ministerstwie, chcę powiedzieć, że przygotowaliśmy w oparciu o te prace zespołów, o których mówiłem już wcześniej, złego, dobrego podatnika, program ministerialny, który stał się załącznikiem do APK, czyli do programu konwergencji w 2014 roku. Z tego przyjęty został także przez rząd załącznik łącznie z programem w kwietniu 2014 roku. Program działań zwiększających stopień przestrzegania przepisów
podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej na lata 2014-2017. 43 działania i skutki tych działań, bo do każdego z tych działań był odrębny OSR, czyli ocena skutków regulacji. Na rok 2017 szacowaliśmy korzyści budżetowe na poziomie 17,5 miliarda złotych. Większość tych postulowanych w tym programie działań została wdrożona, część nie przez nas, a przez naszych następców. Niemniej jednak no, warto podkreślić to, że to dzisiejsze wyższe dochody i uszczelnienie, z którym w niewielkim stopniu, ale jednak mamy do czynienia, no, wynika w jakiejś mierze z działań podjętych jeszcze przez nasz rząd. I słów parę dosłownie jeszcze, jeśli pan przewodniczący i komisja pozwoli, na temat działań organizacyjnych, bo chcę tutaj powiedzieć, że postawiliśmy tak naprawdę na specjalizację i informatyzację, jeśli chodzi o kontrolę. I żeby państwu zilustrować to, jak ta kontrola się doskonaliła, mogę powiedzieć, że czas funkcjonowania czy działania znikającego podatnika skróciliśmy z 10 okresów rozliczeniowych do 2 okresów, a nawet jednego okresu z niewielkim odkładem rozliczeniowego. Tak było już w roku 2014. Przyspieszyliśmy tak naprawdę analizy, które pozwalały nam na wskazywanie przestępców. Tutaj krokiem milowym był tak naprawdę program Polfisk, znaczy platforma tak naprawdę Polfisk, której zręby powstały w 2013 roku. Te instrumenty się rozwijały, a platforma była gotowa na początku 2014 roku. W 2014 roku udostępniona została wszystkim urzędom kontroli skarbowych, co pozwalało nam na coraz szybsze wykrywanie oszustw, ale też, mogę powiedzieć, pozwoliło na znakomite zwiększenie skali tego wykrywania, czyli coraz byliśmy skuteczniejsi w tym zakresie. Zaczynaliśmy, mam dane od 2010 roku, je mogę przytoczyć. Zaczynaliśmy, jeśli chodzi o ustalenia kontroli, od 2 miliardów w 2010 roku. No, domyślam się, że wcześniej było jeszcze mniej. By w 2015 roku osiągnąć poziom 18,5 miliarda złotych, jeśli chodzi o ustalenia, przy zdecydowanie mniejszej liczbie kontroli. A platforma Polfisk, o której mówiłem, no pozwalała nam trafiać, jeśli chodzi o przestępstwa, oszustwa, z prawdopodobieństwem 90-paroprocentowym, czyli typowania, które pozwalały poprzez analizę WIES-u, SPR VAT, Poltaxu, Randomu i innych jeszcze baz danych na typowanie praktycznie i wyłapywanie wszystkich niemalże przestępstw, które miały miejsce, jeśli chodzi o podatek VAT, zwłaszcza jeśli mówimy o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach. Mogę powiedzieć tylko, że te ustalenia w roku 2017 to jest 11 zaledwie miliardów złotych i w większości one są oparte na postępowaniach wszczętych jeszcze za czasów UKS-ów, a nie za czasów TAS-u. To jest jakby
kamyczek do ogródka, jeśli chodzi o zmiany w administracji podatkowej i likwidację UKS-ów, ich pełną konsolidację, bo moim zdaniem to przyniosło złe efekty i skutki tej nieprzemyślanej, moim zdaniem, reformy. No, będziemy mieli w następnych okresach. Chcę też powiedzieć, to zdaje się wybrzmiewało tu już na posiedzeniu komisji, że w 2014 roku, na początku 2014 roku powołaliśmy zespół ekspercki do spraw przestępczości w zakresie podatku VAT i akcyzy. To zespół, który opierał się na porozumieniu podpisanym przez prokuratora generalnego, ministra finansów, ministra spraw wewnętrznych, którzy się zobowiązali do współpracy. Ta współpraca wcześniej miała miejsce. Sam parokrotnie, ale wiem także, że minister Rostowski z ministrami spraw wewnętrznych, ja z prokuratorem generalnym, także zastępcą, rozmawiałem na temat współpracy, jeśli chodzi o uszczelnianie systemu podatkowego. Uznaliśmy, że ta formuła no, pozwoli nam zorientować się lepiej tak naprawdę i stworzyć swego rodzaju lobby na rzecz uszczelniania systemu podatkowego i szukania rozwiązań, które na to pozwolą. Zwłaszcza, że mieliśmy świadomość, że te zmiany niezbędne w tym zakresie no, wykraczają jakby poza kompetencje ministra finansów. Mówię tutaj głównie o zmianach związanych z przepisami kodeksu karnego i kodeksu karno-skarbowego. Chcę też powiedzieć, że szkoliliśmy prokuratorów i to prokuratorów, ale także sędziów, asesorów. Ten proces, jak ja pamiętam, w 2013 roku się toczył i ta wymiana informacji wobec tego, przygotowywanie tych kadr po to, żeby lepiej wykorzystywać istniejące narzędzia, istniejące możliwości, o których tutaj także pewnie już Państwo debatowali, związane z możliwością karania za przestępstwa w VAT-ie, biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości niewykorzystywane niestety przez prokuratorów i sędziów w tym zakresie. Mówię i o kodeksie karnym i kodeksie karno-skarbowym. Jako przykład podam, że tak naprawdę można w tamtych warunkach było ukarać wystawcę faktury, pustej faktury, nawet 5-letnim więzieniem, a tego, kto wykorzystał tą pustą fakturę, nawet karą 8 lat więzienia. No jeszcze w gruncie rzeczy z możliwością obostrzenia tej kary. I wiem, że w takich wymiarach tych kar nie było, ale mogę i pamiętam przykłady kar bezwzględnego więzienia w wielu sprawach. Udawało nam się dzięki moim zdaniem tym szkoleniom, tej poprawie świadomości znaczenia tych kar w sensie pewnej odstraszania tych, którzy się chcieliby pod ten system wyłudzenia podpiąć, wykorzystać. Podobne zmiany wprowadzaliśmy także, jeśli chodzi o administrację podatkową. Mówię tutaj o urzędach skarbowych, izbach skarbowych. Też postępował tam proces elektronizacji i samej kontroli, i typowania do kontroli. I też taki parametr, który przytoczę,
Na koniec, jeśli chodzi o tą kontrolę prowadzoną przez kontrolę podatkową prowadzoną przez administrację podatkową, urzędy skarbowe, z 20-30%, jeśli chodzi o typowanie i skuteczność tego typowania, doszliśmy do prawie 80% w 2015 roku. Przypomnę też, że przygotowaliśmy ustawę konsolidującą administrację podatkową, która moim zdaniem dawałaby szansę na większy stopień dobrowolnego realizowania zobowiązań podatkowych poprzez usprawnienie obsługi, poprzez wsparcie podatników w wywiązywaniu się z ich obowiązków podatkowych, a można moim zdaniem uzyskać znacznie lepsze efekty niż to do tej pory miało miejsce. Takie działania podejmowaliśmy. No, przytoczę tutaj, bo to jest też wątek, który warto moim zdaniem podkreślić, formułę asystenta podatnika, czyli dla każdego podmiotu, który się rejestrował działalność gospodarczą. Już abstrahuję od tego NIP-u, który tak nie od razu wydawaliśmy, ale dla każdego, kto rozpoczynał działalność gospodarczą, wyznaczaliśmy potencjalnie asystenta podatnika, który miał wgląd wobec tego i mógł na bieżąco kontrolować to, co się w tym podmiocie dzieje. A jeśli podmiot nie chciał korzystać, to był od razu, prawda, potencjalnie pod lupą. Czyli udogodnienie z jednej strony, ale bardzo miękka też kontrola tego, co dzieje się w tych nowo rejestrujących się podmiotach. Na przykład. To są tego typu działania, które także w tej formule podejmowaliśmy. I jeszcze raz na koniec powiem, tego typu rozwiązania w krajach, które mają znacznie lepszą niż Polska, znacznie wyższą efektywność, jeśli chodzi o administrację podatkową, są z powodzeniem stosowane. Czyli to stawianie na wywiązywanie się dobrowolne z obowiązków podatkowych, to jest moim zdaniem kluczowym rozwiązaniem. Musimy mieć instrumenty, żeby karać i wyłapywać przestępców, tych, którzy oszukują, ale jednocześnie dostrzegać to, że podatnicy wywiązujący się, chcą się tak naprawdę, i takie założenie moim zdaniem powinno nam zawsze przyświecać, że podatnik chce się wywiązywać ze swoich obowiązań podatkowych wobec państwa, jest ich świadomy, a tą świadomością, nawiasem mówiąc, też musimy lepiej nieco pracować. Tyle. Przepraszam za ten przydługi może trochę wywód, ale uznałem, że to powinno nam ułatwić państwu ułatwić przesłuchanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ze swej strony pozwolę sobie pozytywnie docenić, bo tu mamy różne doświadczenia z tymi wolnymi wypowiedziami świadków. One często były niezwykle luźno związane z tematem prac komisji, więc tym większa zasługa świadka, że tym razem było to bardzo treściwie i merytorycznie i w związku z przedmiotem prac komisji. Ale oczywiście teraz przechodzimy do pytań. Szanowni państwo, najpierw ogłoszenie organizacyjne. Myślę, że dzisiaj spróbujemy w takcie półgodzinnym zadawania pytań. Pierwsze pytanie, świadek już dobrze przedstawił, więc tego pytania nie zadam. Funkcje pełnione w Ministerstwie Finansów, okres, podległość organizacyjną. Mam pytanie dotyczące oczywiście tego okresu, głównie kiedy świadkowi podlegał Departament od Podatku i Towarów i Usług. Czy w tym czasie świadek miał świadomość problemu występującego w branży paliwowej, tego, że te rozwiązania, które wprowadzono nowelizacją w lipcu 2013, zdaniem branży były niewystarczające dla uszczelnienia systemu, że postulowano dalsze uszczelnienie, na przykład przede wszystkim ograniczenie możliwości stosowania rozwiązań, rozliczeń kwartalnych, to chociażby pismo Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu, właściwie kilka pism. Czy wtedy świadek miał świadomość takiego problemu? Czy departament o tym informował?
Nie, no oczywiście mieliśmy świadomość tego, że w tej branży są poważne wyłudzenia i są także postulowane rozwiązania legislacyjne, które te wyłudzenia ograniczą i pozwolą nam skutecznie eliminować nieuczciwe podmioty z tego rynku. Mówiłem już o kaucjach, które no okazały się chyba, no okazały się nie chyba, a na pewno zbyt nisko określone, na zbyt niskim poziomie, ale pamiętam też dyskusje na ten temat, jak one powinny być ukształtowane, ze wskazaniem na to, że zbyt wysoki ich poziom no może no jednak pozbawić źródeł egzystencji wielu małych, uczciwych przedsiębiorców, którzy na tym rynku operowali. Stąd ostateczna decyzja pierwotna, pamiętam, kaucja do 3 milionów złotych, od 200 tysięcy, ale do 3 milionów złotych. No i jednak to jest w stosunku do tego, co było wcześniej, jakaś zmiana. Z drugiej strony no, uznaliśmy jednak, że warto nad tym, warto je zweryfikować w górę. Dołączyliśmy te kaucje, jak pamiętam, do ustawy, którą w marcu 2014 roku zaczęliśmy przygotowywać, jeśli chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego i zmiany w VAT-ie. Myślę, że to marzec, kwiecień być może. I zwiększyliśmy ostatecznie, jak Państwo wiecie, te kaucje do 1 i 10 milionów złotych minimalna i 10-milionowa maksymalna, ale wykorzystując okazję, że pracowaliśmy w tym czasie także w 2014 roku, o tym już wcześniej mówiłem, pracę nad prawem energetycznym, prowadziliśmy tam dodatkowe obostrzenie dla podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie obrotu z zagranicą, jeśli chodzi o paliwa, a to było w tych przestępstwach no, kluczowe. Wobec tego prowadziliśmy koncesję na poziomie 10 milionów złotych z zabezpieczeniem majątkowym. Tak? Do tego dołożyliśmy jeszcze, przypomnę, tą opłatę zapasową, którą też ci, którzy obracali i funkcjonowali na tym rynku, musieli uiszczać. Tyle tej sprawy. No, do tego wszystkiego jeszcze przejdziemy, natomiast ja chciałem powtórzyć pytanie, bo świadek się nie odniósł do kwestii bardzo konkretnej, czyli ograniczenia rozliczeń kwartalnych dla podmiotów noworejestrowanych, rozpoczynających działalność. Przepraszam, to mi umknęło, jeśli chodzi o rozliczenia na rynku. Jeśli chodzi o rozliczenia kwartalne, to je znieśliśmy w 2013 roku, jeśli chodzi o branżę paliwową, i ona miała obowiązek rozliczeń miesięcznych. Ona jest na liście tak naprawdę towarów wrażliwych i mamy tutaj obowiązek rozliczeń miesięcznych od października 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam. No i właśnie potem Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, kierując pisma do pana, do dyrektora Tratkiewicza, wskazywała, że są to rozwiązania niewystarczające. Pan dyrektor Tratkiewicz na przykład w notatce z grudnia 2013 roku pisze do pana: w opinii Departamentu Podatku od Towarów i Usług zasadne byłoby uzupełnienie wprowadzonej w Polsce środków legislacyjnych o wyłączenie możliwości składania deklaracji kwartalnych przez wszystkie nowo zarejestrowane podmioty. Jaka była pana reakcja na te sygnały? No, przypomnę, że tak naprawdę rozliczenia kwartalne, zwłaszcza dla małych podmiotów, przyjmowaliśmy, ja wtedy byłem w Sejmie, no, pana posła, pana przewodniczącego wtedy nie było, ale olbrzymią większością głosów, wskazując także wtedy, że to są rozwiązania, które no, zmierzają do zrównania warunków prowadzenia działalności gospodarczej do tych, jakie są w cywilizowanej Europie, że
zwłaszcza, że tym podatnikom tak na dobrą sprawę no, trzeba dać pewien także oddech, usprawniać kontrolę, ale też ułatwiać życie podatnikom. Wiem, że wróciliśmy do tych rozliczeń miesięcznych i trudno dzisiaj powiedzieć, jaki to tak naprawdę przyniosło. Przepraszam, bo muszę zaingerować, bo świadek bardzo ciekawie tu opowiada o tym, jak one były tam wiele lat wcześniej wprowadzone, to, że teraz od nich odeszliśmy. Natomiast było moje konkretne pytanie, jaka była reakcja świadka w grudniu 2013 roku na sygnał z podległego departamentu, że on tu i teraz widzi tenże departament, dyrektor pisze, że należałoby od tego odejść, od tych rozliczeń kwartalnych dla podmiotów nowo rejestrowanych. Na pewno poddaliśmy. Znaczy wiemy, że nie było, że to nie zostało przeprowadzone, więc jakby moje pytanie dotyczy okoliczności właśnie, jak to się stało, jakie były inne opinie przeciwne. Okej, no mogę powiedzieć, że wiele rozwiązań, o których, które postulowano w takich propozycjach, nie wiem, czy akurat Izba Paliw Płynnych też to proponowała, ale chyba także. No to jest rejestr faktur online w czasie rzeczywistym. No wiemy doskonale, że dla kontroli wygodniejsze jest rozwiązanie, w którym mamy krótszy okres rozliczeniowy. Natomiast no nie jest to, nie są to rozwiązania no, korzystne z punktu widzenia podatnika. No musieliśmy no jednak brać pod uwagę i interes podatnika także i ostatecznie zdaje się stąd wstrzymaliśmy czy nie realizowaliśmy tego postulatu. Wprowadzaliśmy, przypomnę, JPK, a w tle także przygotowaliśmy zręby założenia do wprowadzenia rejestru faktur online, o którym bardzo ciepło wypowiadają się i wypowiadali także ministrowie finansów, a póki co tego rejestru nie mamy. Ja jednakże chciałbym prosić, żebyśmy jakby podczas pytania, jak zadajemy pytanie na temat A, to nie mówili o sprawach B, C, D i F. My do nich jeszcze przejdziemy, ale skupmy się na pytaniu. Więc ja może jeszcze pozwolę sobie jeszcze raz sprecyzować. Departament Podatku od Towarów i Usług, reprezentowany przez dyrektora Tratkiewicza, był wtedy za tym, żeby ograniczyć rozliczenia kwartalne dla podmiotów rejestrowanych, nowo rejestrowanych. Wiemy, że tego rozwiązania nie wprowadzono, nie rozpoczęto prac na tym, więc pytam się, kto był przeciw? Musiałbym zobaczyć tą notatkę, bo nie mam przekonania, że rzeczywiście departament się opowiadał wprost za rozwiązaniem. Mógł mówić o rozważeniu takiego rozwiązania i pewnie takie rozważania miały miejsce. Domyślam się także, że w tych rozważaniach braliśmy pod uwagę opinię kontroli skarbowej i możliwości realizacji kontroli, choć tak jak powiedziałem przed chwilą, z punktu widzenia kontroli krótszy okres to oczywiście rozsądniejsze z ich punktu widzenia rozwiązanie. Tyle w tej sprawie, panie przewodniczący. Dziękuję. Czy świadek był zadowolony, że tak powiem, uważał to za dobre rozwiązanie, to rozwiązanie z kaucją i uzyskaniem w ten sposób statusu podmiotu zaufanego, uniknięciem odpowiedzialności solidarnej w obrocie paliwami, jak rozumiem już po podwyższeniu tych kaucji, bo tutaj już padło, że one na pewno z początku były zbyt niskie, ale już po ich podwyższeniu to wtedy świadek uważał, że to już załatwia temat, mówiąc kolokwialnie, że to jest dobre rozwiązanie, uszczelniające system? To na pewno było rozwiązanie pomyślane jako uszczelniające system i warto też powiedzieć, że no, mieliśmy rejestr, to po pierwsze, podmiotów, które prowadzą działalność w tym zakresie i łatwiejszy wobec tego do nich nieco dostęp, to z jednej strony. Z drugiej, no przypomnę też, że tam były warunki, w ramach których można było te podmioty z tej listy wykreślać, co też moim zdaniem jest w tej kwestii nie bez znaczenia.
To, że utrzymaliśmy kaucję, je podnieśliśmy, no, wskazuje na to, że ocenialiśmy ich wpływ na ograniczenie oszustw na tym rynku jako pozytywnie, czyli uznawaliśmy, że to działa. Panie Przewodniczący, no, tak jest, jeśli chodzi o system podatkowy, że tutaj zasada ceteris paribus trudna jest do zastosowania. Uwarunkowania, jeśli chodzi o te oszustwa, są naprawdę bardzo złożone i skomplikowane. I także te efekty, o których potem mówimy, no też trudno przypisywać jednemu czynnikowi, jednemu zdarzeniu. Nie da się tego moim zdaniem zrobić. I czym wiele więcej czynników weźmiemy pod uwagę, tym pewnie lepiej. Oczywiście, jak również każdy z pojedynczych czynników można poddać krytyce takiej, że no właściwie ten czynnik to akurat nie był przesądzający i tutaj nie można mieć pretensji o to, że jakieś rozwiązanie wprowadzono lub nie wprowadzono, bo ono jedno samo by nie zmieniło sytuacji. I tak faktycznie jest, to dopiero pewna unikalna kombinacja wielu czynników zadziałała tak, jak zadziałała. Do czym tylko wrócę, ale żeby zakończyć wątek tej kaucji, to tylko chciałem zacytować opinię. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to z jedną uwagą do tego, co pan przed chwilą powiedział, bo warto zwrócić uwagę, że to rozwiązanie, które pozwoliło zapanować trochę, jeśli chodzi o wyłudzenia na rynku paliw. Choć co do tego, czy zapanowaliśmy w pełni, mam uzasadnione i poważne wątpliwości, potwierdzone zresztą, jeśli chodzi o Komisję Finansów Publicznych, to chcę zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę to zaliczkowanie w VAT-ie, które my chcielibyśmy bardzo wprowadzić, ale nie byliśmy w stanie, stało się możliwe dopiero po wyroku ETS-u w 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam. I stąd no, moim zdaniem, jeśli chodzi o pakiet uszczelniający, dość istotna zmiana, a przynajmniej presja na oszustów w tej branży, w tej sferze. No, tak jak mówię, zamykając wątek kaucji, Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego w połowie 2015 roku, podsumowując efekty wprowadzenia tego rozwiązania, stwierdziła tak. Rozwiązanie to jest w praktyce wykorzystywane przez oszustów podatkowych, którzy składają kaucję i uzyskują w ten sposób status podmiotu zaufanego. Zyski z oszukańczego procederu często istotnie przekraczają wartość wpłaconej kaucji. Ba, w niektórych przypadkach możliwe jest również odzyskanie przez oszustów kaucji po dokonaniu oszustwa VAT, gdy organy podatkowe nie wszczęły jeszcze postępowań kontrolnych lub podatkowych związanych z dostawami zabezpieczonymi kaucją gwarancyjną. Rozwiązanie to powoduje więc, że efektywność mechanizmu solidarnej odpowiedzialności w zwalczaniu oszustw VAT jest bardzo ograniczona. Przewidywane podniesienie wysokości kaucji gwarancyjnych, jednakże rozwiązanie to raczej nie usunie wspomnianych wyżej problemów z efektywnością omawianego mechanizmu w walce z oszustwami VAT. Tyle Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego. No ale to jest potwierdzenie pozostając tego, pozostając przy paliwach, wspominał świadek o wprowadzeniu, o zmianach wprowadzonych ustawą z maja 2014 roku. Zmianą ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych, gazach ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego. I tam podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą zobowiązane zostały do posiadania koncesji OPZ-u i musiały wpłacić zabezpieczenie w wysokości 10 milionów złotych. Czy miał pan wiedzę, powiedzmy, no po, kiedy już to rozwiązanie zaczęło funkcjonować, o licznych, można powiedzieć bardzo licznych luchkach i mechanizmach pozwalających na obchodzenie tego wymogu. Na przykład istniała nieograniczona prawnie możliwość wyprowadzania koncesji OPZ do zagranicznych podmiotów, które nie były zobowiązane do rozliczania VAT-u w kraju. I wtedy można było, korzystając z takiego podmiotu, który taką koncesję OPZ miał wyprowadzoną za granicę, nie rozliczać tego VAT-u. No i właściwie tutaj urząd był bezradny w namierzeniu tego. To jest chociażby opinia Izby Skarbowej z Zielonej Góry, która pisze tak. Mechanizm transakcji trójstronnych umożliwia ominięcie obowiązku posiadania koncesji OPZ. Tym samym obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych przez podmioty krajowe celem zabezpieczenia powstałych lub mających powstać należności. Izba Skarbowa w Zielonej Górze pisze,
do Departamentu Podatku od Towarów i Usług o zjawisku polegającym na wykorzystaniu instytucji zarejestrowanego odbiorcy przez podmioty zagraniczne celem przemieszczenia paliwa z zagranicy na terytorium Polski z ominięciem posiadanej koncesji OPZ oraz celowym działaniu mającym na celu nieuiszczenie należnego VAT-u. I nawet przekazywała tam propozycje prawne. No to one ostatecznie zostały wprowadzone w pakiecie paliwowym już po zmianie rządu, ale czy wtedy takie sygnały do świadka docierały, że ten wymóg jest obchodzony? Każde rozwiązanie prawne, które wprowadzamy, wymaga także monitorowania i analizy tego, jakie przynosi efekty. No ja bezpośrednio nie kojarzę, abym na moje biurko trafiały tego typu dokumenty. Departament Podatku od Towarów i Usług w 2015 roku ja już nie nadzorowałem tego. No to jest przykładowe z 2015. Pytam się o czas, kiedy świadek był ministrem. Czy takie sygnały docierały? Mogę powiedzieć, że monitorowaliśmy sytuację, jeśli chodzi o wykonanie i stosowanie prawa. I tam, gdzie to było konieczne, dokonywaliśmy zmian. Nawet jeśli uzna pan przewodniczący, że one nie były do końca trafione, to chcę powtórzyć to, co mówiłem przed momentem, jeśli chodzi o kaucje i zmianę ich wysokości. Na sygnały, że one są za niskie i nie działają w sposób adekwatny do oczekiwań i nie przynoszą oczekiwanego efektu, tak? Podnieśliśmy te kaucje i to była reakcja na informacje, które mieliśmy. Tak, tylko to, co państwo zrobili w 2016 roku, jeśli chodzi o pakiet, o domyślam się, że także wykorzystywało te uwagi, które płynęły do ministerstwa, jeśli chodzi o formułę koncesji. I dzięki nim było możliwe dokonanie zmian w 2016 roku. No, szkoda, że nie wcześniej. Natomiast przykład kaucji jest tu moim zdaniem bardzo dobrym przykładem, ponieważ to praktycznie rozmontowywało system odpowiedzialności solidarnej. No, tak jak niektórzy mówili, to był taki abonament na wyłudzenia, który można było sobie wykupić. I to, że nawet przy podwyższeniu kaucji, nawet powiedzmy maksymalnie do 10 milionów, jak wszyscy wiemy, te przestępstwa i to akurat w obrocie paliwami, one były bardzo dużej wartości, no to jakby to, co osiągnięto, to, że ryzykował przestępca 10 milionami, wyłudzając na przykład 100 milionów albo jeszcze większe kwoty, bo takie przypadki takich grup przestępczych się zdarzały, a jak to też i opinia Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego pokazywała, przy odrobinie szczęścia nawet jeszcze miał okazję w miarę szybko i sprawnie działając tą kaucję odzyskać przed reakcją organów kontroli. Dobrze. Przewodniczący, to pana opinia. Nie, to opinia Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, którą zacytowałem. Ja jej nie widziałem, nie miałem okazji jej analizować, ale też warto zwrócić uwagę jednak na to, że po wprowadzeniu kaucji ryzykował. Nawet jeśli uznamy, że te kwoty są niewystarczające, to jednak jest to wyraźna zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej, a reakcja, jeśli chodzi o podniesienie tych kwot, to było podniesienie także ryzyka, jeśli chodzi o oszustwów, którzy bez tych kaucji ryzykowali mniej, jeśli w ogóle. A to bardzo, bardzo cenna uwaga, bo akurat to, że obrót paliwami jest narażony na oszustwa podatkowe, jest przedmiotem różnego rodzaju przestępczości zorganizowanej, wyłudzeń i tak dalej. To była wiedza znana od roku 2007. Więc faktycznie lepsza jest sytuacja, w której ryzykuje 10 milionami, czy początkowo 3 milionami nawet, czy nawet mniejszą kwotą, ale nadal ryzykuje, niż nie. To czy może świadek zna jakieś okoliczności, które stały na przeszkodzie, żeby tego rodzaju rozwiązania wprowadzić, nie wiem, na przykład w roku 2010, a nie w roku 2013 i to jeszcze potem dopiero po pewnym czasie podwyższenie. Panie przewodniczący, chcę zauważyć, że ten obszar był objęty bardzo intensywnym nadzorem ze strony UKS-ów, kontroli skarbowej, skoordynowane kontrole, centrum kompetencyjne, które się tymi paliwami zajmowało i powiem panu, pamiętam, ustalenia w tej sferze do końca 2015 roku, 2014-2015, ustalenia za ten okres, pamiętam, to jest 9 miliardów 900 milionów złotych z zabezpieczeniami
na poziomie 4,2 miliarda złotych. A realnie, takie dane pamiętam. A realnie z tego wyegzekwowane, bo te zabezpieczenia to były na przykład na nieruchomościach znacznie powyżej ich wartości. Nie jestem w stanie się do tego szczegółowo odnieść, ale pamiętajmy. Bo to nawet minister Parafianowicz na swoim zeznaniu wczoraj mówił o zjawisku hodowania ustaleń. To znaczy, że Urząd Kontroli Skarbowej ustala gigantyczne kwoty, które wymierza firmie słupowi, która potem idzie do egzekucji w Urzędzie Skarbowym i on z tego nie egzekwuje nic właściwie. Mogę powiedzieć, że ja nie traktowałbym tego w ten sposób. Natomiast chcę powiedzieć, że dochodzenie w tego typu sprawach jest często bardzo rozciągnięte w czasie, że te podmioty, do których docieramy i formułujemy decyzje, odwołują się od nich i to jest proces długotrwały. Ale to nie oznacza, że mamy zamykać oczy i tego nie widzieć. Panie Przewodniczący, ja mogę panu powiedzieć w kontekście także tego, co się działo, jeśli chodzi o rozmiary wyłudzeń. To ja kilkanaście lat temu założyłem okulary. Założyłem okulary, przyjechałem do domu, mieszkam na wsi i się zorientowałem, że są mniejsze ptaki niż bociany. No, można nie widzieć tego, co się dzieje, a można no jednak korzystać z instrumentów, narzędzi, które pełna zgoda i stąd, ogląd dają lepszy stąd i pozwalają na ściganie przestępstw, także jeśli chodzi o łapanie słupów, co jest potrzebne po to, żebyśmy mogli ukarać tego ostatecznego beneficjenta. Ten słup już na drugi raz tego samego przestępstwa raczej nie popełnił. Umówmy się, że ludzi bezdomnych, terminalnie chorych, de facto niezdolnych do czynności prawnych, choć bez stwierdzenia tego formalnego, w Polsce jest tyle, że jeszcze na długie lata pozyskiwania słupów by tym organizacjom przestępczym takich ludzi wystarczyło. Może warto jednak wrócić do akcji, ale świadek nie był, daj się zrobić w słupa ale świadek był łaskaw ograniczyć nabór do tego znaczy, to był właśnie procederu. Ten, to był właśnie ten problem, że łapano słupów, oni dostawali ustalenia, sankcje nawet, a organizatorzy karuzeli pozostawali bezkarni, transferowali zyski i za chwilę z innymi słupami zakładali kolejną karuzelę i dalej wyłudzali. Ale świadek nie odpowiedział mi na moje pytanie. Bo te niezwykle ciekawe dywagacje o bocianach jednakże nie wystarczą, no nie są odpowiedzią na pytanie, czy świadek zna jakieś okoliczności faktyczne lub prawne, które stały na przeszkodzie, żeby to rozwiązanie z solidarną odpowiedzialnością i tą kaucją, no, którą bardzo kulawą, ale no nie mniej, chociaż jakieś tam ryzyko wprowadzała na poziomie najpierw do 3, a potem do 10 milionów, żeby je wprowadzić nie w roku 2013, tylko wcześniej. Na przykład w roku 2010, bo jak wiemy i to już wszyscy świadkowie tutaj zeznawali, że o ile przy różnych grupach towarowych, jak elektronika, jak złom, jak pręty stalowe, no to jeszcze tutaj różnie zeznawali, kiedy się o tym dowiedzieli, że jest z tymi towarami problem, o tyle akurat z paliwami, to że poważny problem w obrocie paliwami jest, że jest mafia paliwowa, że są wyłudzenia, no to wszyscy mówią, że to było wiadomo już właściwie od roku 2007. Więc skoro świadek stwierdza, że to rozwiązanie z 2013 roku może nie było idealne, ale coś tam pomagało, to czy świadek zna jakąś przyczynę, która nie pozwalała go wprowadzić na przykład w roku 2010? Panie Przewodniczący, przypomnę, że ja w Ministerstwie Finansów zacząłem pracę na początku 2013 roku. Oczywiście, no, ale może jakąś wiedzę świadek posiadać. I te rozwiązania, o których mówimy, no, wprowadzane były w czasach, kiedy ja w tym ministerstwie byłem. Nie mam danych i możliwości oceny tego, a nie jestem tutaj po co, żeby oceniać wcześniejsze działania, choć w wielu przypadkach pewnie też powinienem się do niektórych kwestii odnosić i to robiłem i też jestem gotów. W tej sprawie nie mam za wiele do powiedzenia. Chcę tylko powiedzieć, że i to jest rzecz moim zdaniem kluczowa, której świadomości odnoszę wrażenie, że pan przewodniczący nie ma, że tak naprawdę przedmiotem przestępstw nie jest paliwo, nie jest elektronika, nie jest olej rzepakowy, zboża, kawa. Wymieniam produkty, co do których my mieliśmy sygnały, że tam są wyłudzenia VAT-u. Ta gama się zmieniała bardzo istotnie. Problem w tym, że to są tylko nośniki. Przedmiotem przestępstwa jest VAT.
jeśli zaczniemy majstrować i zmieniać przepisy w określonej branży, to ten skutek no, będzie jednak taki. Ulubiony pana balonik, ja nie znałem tego określenia, nam się przesunie gdzie indziej i to nie Niemcy tu przyjdą, tylko to nasi rodzimi, że tak powiem, oszuści z branży na branżę skakali i mieliśmy tego, że tak powiem, dowody, sprawy wielu jeszcze do dnia dzisiejszego się toczą. To oczywiste, zwłaszcza jeżeli na przykład takie mechanizmy jak odwrócony VAT są wprowadzane niezwykle przewlekle, powolnie, po wielu latach konsultacji, no to właśnie jest ten czas, żeby spokojnie działalność przestępczą przenieść na inne grupy towarowe. Zamiast efektem balonika można to nazwać gonieniem króliczka, tak żeby go nie złapać. Natomiast ja, ponieważ już zbliżam się do końca mojego czasu, to muszę się jednak trochę odnieść do tych test takich natury ogólnej, które świadek swojej wypowiedzi początkowej, otwierającej, zawarł. To znaczy na przykład, że nie ma szacunków, które by uprawniały do twierdzenia, że luka VAT wzrosła. To są oczywiście szacunki, więc zawsze można je podważać taką metodą, że czemu 250 miliardów, a nie 249 miliardów, natomiast albo 262. Natomiast nie ma raportu, który by twierdził, że problemu ze szczególnie dużą luką VAT, poza tym jednym, o którym wspominaliśmy, w Polsce było. Natomiast jest mnóstwo raportów, które mówią, że taki problem był. Bo to i raporty Case'a dla Komisji Europejskiej i wcześniej przez inne instytucje przygotowane. Zresztą to nie sam Case jest tylko instytucją wiodącą, ale koordynuje to z szeregiem innych instytucji międzynarodowych, tam w zależności od roku. Bywało to na przykład Instytut Ekonomii Uniwersytetu w Barcelonie, bywała to holenderska firma audytorska, różne inne instytucje. Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, o którym tu wspomniano w roku 2010, jest to taki ogólny, generalny raport o ściągalności podatków na całym świecie. Natomiast jest też bardzo konkretny raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego. On został opublikowany w czerwcu 2018 roku. Konkretny tytuł: Polska, program analiz luk w administracji skarbowej, luka w podatku od towarów i usług. I to jest kolejny z raportów, który potwierdza, że ta luka w tych latach była szczególnie wysoka. I oczywiście, tak jak mówię, jak to w szacunkach, no jedni oszacują 25%, drudzy 27%. Jedni 250 miliardów, drudzy 260, ale nie ma takich, którzy by szacowali, że to nie było 25%, tylko na przykład 5%, albo że to nie było 260 miliardów, tylko na przykład 60 miliardów. Tutaj te wszystkie raporty PricewaterhouseCoopers i inne są jak najbardziej ze sobą spójne, ale nie poza szacunkami można mówić o konkretnych danych GUS-owskich. PKB mniej więcej w latach 2007-2015 5% wzrostu PKB dawało 4% wzrostu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. A po tym roku, teraz przez ostatnie dwa lata, 5% wzrostu PKB generuje 8% wzrostu wpływów z podatków i składek. Ale zostawmy na boku PKB i podatki i składki jako całe, bo są bardziej szczegółowe dane. No mamy dane z wpływów z VAT-u kasowo i memoriałowo za każdy rok. I mamy dane GUS-owskie dotyczące konsumpcji, a konsumpcja to jest mniej więcej 85% indykatora bazy podatkowej. I co się okazuje, że w latach 2008-2015 konsumpcja wzrosła o 33%, a wpływy z VAT-u o 21% w tym samym czasie, podczas gdy w latach 2016-2017 konsumpcja łącznie o 10%, a wpływy z VAT-u o 27,4%. Czyli w latach, które komisja bada, 1% wzrostu konsumpcji generował 0,64% wzrostu wpływów z VAT-u, natomiast po tym okresie 1% konsumpcji zaczął pracować prawie 3 razy lepiej, ponad 3 razy lepiej, bo generował 2,7% wpływów z VAT-u. I to chociażby są dane, które pokazują, że mieliśmy poważny problem ze ściągalnością podatku. I teraz oczywiście znów można wejść w deklarację, jaka część z tego to były oszustwa i wyłudzenia, bo na pewno nie całość. To jest oczywiście rzecz też już, którą komisja wielokrotnie podkreślała i tu jakby nie podlega to dyskusji, że luka VAT-owska składa się na nią, składają się omyłki, składają się bankructwa, składa się szara strefa, czyli po prostu niepłacenie podatków, to, że ktoś realnie, prawdziwie coś robi, produkuje i nie płaci podatku, i oszustwa i wyłudzenia. Problem z tym, jeżeli chcemy szacować, jaka część z tego to są oszustwa i wyłudzenia, no to łatwo zauważyć, że
przy bardzo dynamicznym wzroście tego niepłacenia podatków, to oszustwa i wyłudzenia prawdopodobnie będą główną przyczyną. A dlaczego? Bo szara strefa i biała strefa zależy od realnej gospodarki. Czyli no ten przysławiowy hydraulik, który nie wystawia paragonów i nie pobiera podatku VAT za swoje usługi, no on ma jakąś skończoną wielkość, wartość tych wykonanych usług. On może żadnej z nich nie rozliczyć, ale już nie rozliczy dwa razy więcej niż wykonał. Natomiast na przykład w przestępstwie, w oszustwie typu karuzelowego, w przestępstwie tą karuzelę można nakręcić dowolnie, w zupełnym oderwaniu od realnego obrotu gospodarczego, więc nie ma żadnego fizycznego ogranicznika tego, żeby namnożyć tych strat, tych wyłudzeń. I to widzimy na przykład po lawinowo rosnących zwrotach. I one rosły no, nieraz z roku na rok, prawie dwukrotnie był taki skok w jednym zwrotu. To o ile jak ktoś nie zapłacił podatku, no to i po prostu nie rozliczył i nie wystawił paragonu, nie wiem, jakaś restauracja, ta pod którą minister Parafianowicz zaparkował wóz tam Policji Skarbowej, Urzędu Skarbowego, no to ona po prostu tyle, ile tych posiłków wydała, no to najwyżej od nich nie zapłaci podatku. Natomiast karuzela obrotów może zrobić bardzo dużo i bardzo dużo pieniędzy wyłudzić. To czułem się zobowiązany odnieść się do tego, bo nie mogą takie tezy, nie, w tym momencie nie formuła, nie prosimy. Panie Przewodniczący, funkcjonowania komisji, bo ten sposób odnoszenia trudno mi znaleźć, odnieść do tak naprawdę zakresu pracy i obowiązków komisji. No. No, obowiązkiem komisji... Pan snuje dywagacje, które nie znajdują potwierdzenia, jeśli chodzi o fakty. Panie Przewodniczący, swoim studentom mówię, niezwykle krótko, bo pan odpowiada w trybie nie zadane pytanie. Nie, odpowiadam na pytanie. Którego nie zadałem, więc... Statystyka w tle, w tej wypowiedzi wybrzmiało kilka pytań. Ja przynajmniej tak to traktuję. I wątpliwości, które chciałbym w jakiejś mierze... Jako autor tej wypowiedzi mogę pana zapewnić, że nie była to moja intencja, więc proszę bardzo krótko, bo już mój czas minął i nie chciałbym krzywdzić innych członków komisji, którzy też mają bardzo dużo pytań. Panie Przewodniczący, no, operuje pan statystyką w sposób moim zdaniem niedopuszczalny. Ja swoim studentom mawiam, że statystyka jest dla człowieka, który błądzi zwłaszcza, jest lekko zamroczony, jest jak latarnia. Można się o nią podeprzeć, ale do domu nie zaprowadzi. Na pewno to, co pan robi, nie jest dowodem na stawiane przez pana tezy. Jeszcze raz powtarzam, bez uwzględnienia procykliczności nie da się tego zrobić, a nie ma prostej zależności stałej elastyczności pomiędzy VAT-em, dochodami z VAT-u na przykład, a PKB. To jest to, o czym mówimy. Ona się zmienia, ta relacja, tak naprawdę biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego i te zmiany w tempie rozwoju gospodarczego odciskają swoje piętno na dochodach z VAT-u i na luce. I jeśli chcemy być uczciwi i obiektywni, zakładam, że chcemy, że komisja to nie jest tylko i wyłącznie polowanie na czarownicę, ale ma też przynieść jakiś urobek w sensie pewnych rekomendacji i wytycznych na przyszłość, to potraktujmy to poważnie i uczciwie do końca. Posłuchajmy ludzi, którzy się trochę lepiej na tym znają. Słuchamy. Case'u Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PricewaterhouseCoopers. No jeszcze raz powtórzę, to są szacunki, które nie uprawniają do wniosków, które pan formułuje. No uprawniają. Nie uprawniają. Ja nawet głównie się opierałem na danych GUS-u. Moim zdaniem nie uprawniają. Jeśli pan ma tego typu wątpliwości, to powinien pan moim zdaniem zapytać jednak ekspertów co do tej kwestii. Ja widzę, że to się zrobił poważny spór, jeśli chodzi o komisję. Wiem, że z politycznego punktu widzenia to jest godzenie w panie podstawy pośle, funkcjonowania tej komisji, ale jeśli chcemy być uczciwi, panie przewodniczący, dobrze, jeszcze nawołuję panu pozwolę do tego, chwileczkę, chociaż to ja tu prowadzę obrady. Zobiektywizowanego rachunku. Że to nie jest proste, to mogę panu powiedzieć, że w 2014 roku w tych działaniach uszczelniających system podatkowy, programie ministerialnym i rządowym, przyjęte zostało działanie zmierzające do ustalenia w Ministerstwie Finansów luki VAT, jej oszacowania. To się
udało nie do końca, nie uwzględniając wszystkich elementów, w 2018 roku dopiero. To jest mimo tego, że naprawdę dysponowaliśmy i państwo dysponujecie naprawdę znakomitym zespołem, jeśli chodzi o analitykę, tak? Jeśli chodzi o makroekonomistów, tam jest znakomity zespół, który przez lata nie był sobie w stanie z tym tak naprawdę poradzić, a efekt dzisiejszy, no, przytaczałem dane za rok 2014, 18% luka, 2013, 27%, tak? No, 35% różnicy. No nie dajmy się zwariować, to się nie da wytłumaczyć w sposób, którego pan używa. I tyle na tym etapie. Bardzo wracam do mojego apelu w wystąpieniu swobodnym tak zwanym, do tego, żebyśmy spróbowali zobiektywizować tą ocenę. Jest inną kwestią i tutaj się z tym zgadzam. Mieliśmy i mamy problem z wyłudzeniami na dużą skalę w Polsce. I teraz warto, i też chciałbym, żeby do tego zmierzała komisja, analizować podejmowane przez poprzedników działania. Przepraszam, ja w tym momencie już muszę przerwać. Świadek miał czas na swoją swobodną wypowiedź. Ona była bardzo długa, ja w nią nie ingerowałem. Mógł świadek wszystko powiedzieć. I nie będziemy tego już teraz powtarzać. Oczywiście świadek może złożyć się wnioskiem o kolejną wolną wypowiedź. To go będziemy rozpatrywać, ów wniosek. Natomiast jedyne, co tu padło, że jakby rozmawiajmy poważnie, no właśnie rozmawiajmy poważnie. No jeżeli po jednej stronie mamy zgodność generalnych wniosków wszystkich instytucji krajowych i międzynarodowych, a po drugiej stronie mamy raport osoby bezpośrednio odpowiedzialnej i zainteresowanej, bo pełniła funkcję w resorcie finansów oraz eksperta Platformy Obywatelskiej na stronach instytutu finansowanego przez Platformę Obywatelską, którego dyrektorem jest pan Jarosław Wałęsa, kandydat Platformy Obywatelskiej w ostatnich wyborach samorządowych, to traktowanie tych dwóch stanowisk jako stanowisk jakiegoś równoważnego sporu, które mamy traktować na równej płaszczyźnie i rozważać teraz, kto tu ewentualnie może mieć rację, czy Komisja Europejska, PWC, CASE, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Ministerstwo Finansów, czy ta druga strona, o której mówiłem, to jest właśnie niepoważny sposób prowadzenia dyskusji, który ma służyć tylko temu, żeby całą sprawę i obraz sprawy zaciemnić, a potwierdzają to, tak jak mówię, dane GUS-owskie. I już ostatnie, bo też przepraszam, że tu teraz zabieram głos. W Europie w latach 2007-2015, jeżeli mówimy o procykliczności, było dokładnie 20 krajów, w którym koniunktura była gorsza, w którym wzrost gospodarczy był mniejszy od Polski, a czasem go w ogóle nie było i była po prostu recesja. A efekty w ściąganiu podatku VAT miały lepsze albo znacznie lepsze, nieraz wielokrotnie lepsze, co obala tą teorię procykliczności. A na jej podtrzymanie pan minister Rostowski, pana poprzednik tu w tej roli, miał dane z trzech krajów bałtyckich z jednego roku, co też każdemu, no, kto ma jakieś pojęcie w ogóle o metodologii rozumowania, dużo mówi. Ale na tym niniejszym zamykam tę dyskusję. Pan przewodniczący Smoliński, bardzo przepraszam, że zająłem panu zbyt dużo czasu z pana czasu. Doliczymy. Panie przewodniczący, zgłaszał się ekspert komisji i ja bym prosił jednak, żeby udzielić ekspertowi głosu. Po to są eksperci, żeby również wypowiadali się w różnych sprawach. Także mam apel do pana przewodniczącego. Dobrze, dziękuję. Ja od razu mówię, że ten wniosek odrzucę. I dlaczego? Ten zgłaszający się ekspert komisji jest jednym z autorów raportu, o którym to mówimy. Jego tezy były wielokrotnie przedstawiane i omawiane przez komisję. No, jestem w 100% pewny, że nie powie teraz, że zmienił zdanie i nie chce powiedzieć tego, co mówił w swoim raporcie. Ten raport jest znany i go wielokrotnie naprawdę już analizowaliśmy. A pan poseł Smoliński i państwo posłowie macie prawo do zadawania swoich pytań. Dziękuję bardzo. Do procykliczności myślę, że jeszcze nie raz będziemy wracali i myślę, że zaczną się na ten temat wypowiadać eksperci niezależni. Czekamy na takie też opinie, niezależnie od naszych wewnętrznych tutaj sporów. Natomiast bardzo cieszę się z tej deklaracji. Ja mam pytania do świadka. Mamy obowiązek dojść do prawdy związanej z tym, że były ogromne problemy z funkcjonowaniem podatku VAT. Interesuje mnie nawet na przykład odniesienie się świadka do potężnych spadków dochodów z tytułu podatku VAT, ponieważ w latach 2008-2015 ten wzrost podatku był mniej więcej od 100 do 120 milionów złotych,
a w 2016-17 dochodzimy już do 175. Tam było 20-procentowy, tu mamy 45-procentowy wzrost. A tak jak powiedział pan przewodniczący Horała, tak, no, cały czas w tym okresie 2008-2015 był jednak dodatni wzrost PKB. Nie było w Polsce recesji. I dlaczego tylko między rokiem 2010 a 2011 jest wzrost podatku VAT ze 107 do 120 milionów złotych. Wtedy podwyższono stawkę VAT i to w żadnych tych ocenach dotyczących procykliczności nie jest brane pod uwagę. Czytałem raport i wiem, że tak jest. Następnie jest spadek aż do 113 milionów. Potem dopiero są wzrosty też dużo mniejsze niż jest wzrost PKB. To wszystko przeczy tej teorii, o której pan poseł mówi. Ja chciałbym się zapytać, dlaczego takie duże spadki dochodów w podatku VAT były? No wracam do procykliczności. Nie, ale nie chodzi o spadki. Dobrze, wracam do procykliczności i jeśli pan chce, przytoczę parę danych. Biorąc pod uwagę wzrost PKB i lukę określaną przez ministra finansów świeżo w 2018 roku, wstępny szacunek. Nie, ale proszę się odnosić do luka, lat, która jest. Pan był... Nie, nie, absolutnie. Ale pan pyta mnie o te zmiany w dłuższym okresie, o spadki w dochodach VAT-u. No ale mnie chodzi przede wszystkim 2013. Ma pan spadek w stosunku do 2012 roku. I wzrost gospodarczy na poziomie 1,3%. Ale wzrost jest, a spadek jest kilkuprocentowy. Ale nie rozumie pan tego, że mamy do czynienia z procyklicznością właśnie. Mamy do czynienia ze spowolnieniem. Z tego spadają także dochody i w tym kontekście rośnie luka tak liczona, tak? I rośnie luka. To jest efekt procykliczności właśnie. W 2011 roku, kiedy mamy 5-procentowy wzrost gospodarczy, luka 18%. No ale w 2011 roku, ale wzrost podatku 2000, wynika z podwyższonej stawki, w 2014 roku, w 2014 roku wzrost wpływów z VAT-u w stosunku do roku 2013 o 11 miliardów i przewidywane wykonanie większe o 9 miliardów, ale wzrost gospodarczy 3,3, a nie 1,3, jak było w 2013 roku. Ten tempo wzrostu i kierunek tego wzrostu jakby determinuje też korektę, jeśli chodzi o, dlaczego pan o dochody i o lukę. Dlaczego pan nie przytacza rzetelnie wszystkich elementów związanych z procyklicznością? Tak? To nie jest kwestia tylko i wyłącznie czy wzrostu lub spadku w podatku VAT, tylko i wyłącznie procykliczności. Przecież sam pan powiedział w wywiadzie dla jednej z gazet, tak, nie będę przytaczał nazwy gazety, że wzrost, wystrzelenie luki VAT to pokłosie kryzysu, ale również oszustw podatkowych, które odpowiadają za 1/3 tej luki. 1/3 luki według pana to są oszustwa podatkowe. Więc jakie tu ma znaczenie procykliczność? No ma. Jeśli chodzi o lukę, z pewnością ma. I nawet jeśli uznamy, że 1/3, no to relatywnie zmienia nam się wartość tego oszacowanego ubytku dochodów na skutek... Gdzie w raporcie jest uwzględnione są te oszustwa? Proszę panie, mi wskazać. Panie przewodniczący, niech pan pozwoli, że odpowiem na pytanie, a pan mi przerywa i praktycznie rzecz biorąc to uniemożliwia. Zwracam jednocześnie uwagę, że w dużej mierze to, co się dzieje, jeśli chodzi o dochody w VAT-ie, zależy też od struktury PKB. Ona się zmienia. Nie jest, wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej, jednoczynnikowe uwarunkowanie. Dobrze, nie możemy i liniowa, tutaj, prosta, nie możemy stała wchodzić, zależność. Nie możemy wchodzić w szczegóły, ale w takim razie pan proszę... sugeruje i prosi mnie o to, żebym mówił o innych czynnikach. No to próbuję odpowiedzieć na pana pytanie. No to gdzie jest ta 1/3 związana z oszustwami? Jak pan to uwzględniał? Przepraszam, nie pan, tak? Raport, jak pan, to uwzględnia? Pan mówi o wypowiedziach prasowych, które są pewnymi uogólnieniami, a nie wynikiem jakichś pogłębionych analiz i dyskusji. Odciął się pan od tej wypowiedzi, że to nieprawda?
Ja twierdzę i w dalszym ciągu to potwierdzamy, jeśli chodzi o szacunki, że mniej więcej 1/3 luki jest kwestia tego, jak ją oszacujemy. Tak? Co do tego mamy spór. Przy czym z analiz, które my swego czasu prowadziliśmy w Ministerstwie Finansów, wynikało i pamiętam parę artykułów naukowych, także wskazujących na to, że mniej więcej 1/3 luki to są właśnie wyłudzenia. Natomiast kwestia, ile wynosi ta luka, to jest kwestia, o której przed chwilą dyskutowaliśmy. Ale to jest oczywista rzecz, że luka jest szacunkiem. No to przecież nikt tego nie kwestionuje. Tak, ale to wobec tego także szacunkiem są te wyłudzenia w ten sposób określane, tak? Bo ich bazą, to według pana, bo, jaka ich bazą była, bo ich bazą przy pana podejściu jest to według luka, pana, tak? Jaka była luka w latach 2008-2015 skumulowana, skoro pan kwestionuje tą lukę podano przez tyle różnych międzynarodowych organizacji i komercyjnych, i niekomercyjnych, tak? Odwołuję pana do raportu pana Andrzeja Bratkowskiego i pana Ludwika Koteckiego. Ale ja się ale pytam, też, ale też, ja ale się też pytam do pana publikacji jako byłego wiceministra, który odpowiadał za analizy i planowanie. Ja mogę powiedzieć, że w czasach, kiedy byłem w Ministerstwie Finansów, próby rzetelnych szacunków podejmowaliśmy, ale tak naprawdę nie mieliśmy nigdy odwagi ich publikacji. Wskazywaliśmy wtedy, że rzetelna analiza luki wymaga uwzględnienia efektu procykliczności, że on ma istotne znaczenie. Jakby pan pogrzebał trochę w dokumentach, które są w komisji, to z pewnością takie opinie także formułowane przez i pracowników ministerstwa, przeze mnie, pan z pewnością. Czyli analizy, które bał się pan ujawniać, tak? To one zostały nie, w szufladach? Nie, to nie jest kwestia ujawniania, tylko kwestia pewnej odpowiedzialności za to, co się robi i za płynące z tego wnioski i rekomendacje. Jeśli się tego nie jest w stanie zrobić uczciwie, porządnie, to daleki jestem od upubliczniania i wypowiedzi, formułowania wniosków, które mogą przynieść odwrotny od pożądanego skutku. To nie bardzo rozumiem, co przeciwdziałało temu, żeby pan wówczas te analizy związane z procyklicznością ogłosił. Jaki to mogło mieć wpływ na rynek czy na gospodarkę? Reakcje rynku są nieprzewidywalne momentami, a zwłaszcza jeśli są oparte na informacjach, które zniekształcają rzeczywistość. Warto na to, zwrócić uwagę, że to, co państwo robicie, to jest tak naprawdę zniekształcanie tej rzeczywistości, ale też jakby nieodbieranie sygnałów, które ta rzeczywistość dzisiejsza nam daje i formułowania pewnych wniosków na przyszłość. Bo to dzisiaj mamy efekt wzrostu dochodów z VAT-u większy niż przyrost PKB i to jest w dużej mierze efekt tej procykliczności, o której mówimy, ale za chwilę zapuka do nas spowolnienie, jeśli już nie jest u naszych drzwi i efekt tego niestety to będzie bardzo wyraźne ograniczenie dochodów z VAT-u, więcej niż proporcjonalne w stosunku do spadku PKB. Dobrze, ale ja z tym się pytanie trzeba liczyć i na tym. A w latach 2007-2015 było 20 krajów w Europie, do których zapukało nie spowolnienie, ale wręcz recesja. Wszystkie miały koniunkturę gorszą niż Polska i wszystkie miały lepszą ściągalność VAT-u niż Polska średnio w tych latach. Dziękuję. Pan przez 2 lata nie opublikował raportu czy analizy, która by uwzględniała procykliczność, a tutaj panowie profesorowie w 2 tygodnie zrobili analizę, która nagle jest sprzeczna z dziesiątkami innych analiz i mamy ją traktować poważnie? To proszę, ja grzebałem, jak to pan powiedział, w tych szufladach. Ona nie jest... I żadnej takiej analizy, o której pan mówi, związanej z procyklicznością, nie znalazłem. A pan przecież za to kilka lat odpowiadał. IMF-u, który pokazuje, że jest procykliczność.
Ale my nie kwestionujemy procykliczności. Przecież no... Proszę o nie zabieranie głosu bez udzielenia głosu. Czy, ale tu świadek, czy tam kontynuujemy wezwana mnie nie zrozumiała. My nie kwestionujemy procykliczności, tak? I nikt, nikt jej nie kwestionuje. Ale nie uwzględniacie tylko nie można jej, ani... jej traktować jako jedyny element wytłumaczenia istnienia luki VAT w Polsce. Jak sam pan przyznaje, jedna trzecia to były oszustwa. Ale panie przewodniczący, nikt nie tłumaczy, luki i wyłudzeń procykliczności. Mówi tylko, że że jeśli chodzi o określenie skali luki, jej rozmiarów i określenie także skali wyłudzeń w tle, jeśli chcielibyśmy operować tym, że to jedna trzecia tej luki, wymaga jednak zobiektywizowania tego rachunku. Jeśli pan mówi, że nie kwestionuje pan efektu procykliczności, to się bardzo cieszę. Dobrze, natomiast jeszcze raz powtórzę, panie przewodniczący, odpowiadając na pana pytanie, że działają także inne czynniki. Tak? Zmienia się struktura PKB poza jego rozmiarami i nawiasem mówiąc, to też wynika w jakiejś mierze, są ze sobą skorelowane te kwestie. Tak? Ale to też one jest, są ze sobą, ale to też jest powszechnie wiadomo. Mogę powiedzieć, że korelacja jakby sugeruje liniową zależność, nie do końca ona taka jest. Więc dobrze, tego no to naprawdę wymaga, panie przewodniczący. Chciałbym przejść do konkretnych pytań bardzo teraz, proszę. Tak? Znaczy, bardzo do proszę. Innych pytań, przepraszam. Jeszcze jedna rzecz, żeby pan się odniósł do kwestii skumulowanego uszczelnienia, czyli procent PKB, wpływu z podatku VAT do PKB. W Polsce w latach 2008-2015 to skumulowane uszczelnienie, tak ja je nazywam i tak nazywa to Ministerstwo Finansów, czyli no, wzrost albo spadek wpływów PKB w stosunku wpływów z podatku VAT do PKB, w tym czasie wynosi minus 15%. W Czechach w tym samym czasie, które miały wyniki takie albo gorsze od nas, myśmy byli Zieloną Wyspą, przypominam, plus 21%. Węgry w tym samym czasie mają plus 24%. Słowacja plus. Kraje bałtyckie plus. Jakie jest wytłumaczenie, że w Polsce jest to spadek o 15%? Proszę w krótkich, żołnierskich słowach się odnieść do tego. No jeszcze raz powiedziałem, że nie ma tutaj stałej elastyczności i wpływy z VAT-u determinowane są poprzez wzrost PKB, owszem, ale działa tu zjawisko, ten efekt procykliczności z jednej strony i z drugiej strony musimy brać także pod uwagę inne czynniki. Kluczowe to jest zmiana struktury samego PKB. Mnie te informacje dotyczące tych relacji PKB, dochody z VAT-u nie dziwią i od lat wskazywałem na kwestię procykliczności i zmiany struktury PKB. Można sięgnąć do moich wypowiedzi licznych sejmowych, Komisji Finansów Publicznych. Mówiłem o tym wielokrotnie. Od samego początku, kiedy państwo zaczęliście epatować wielkimi liczbami i mówić o niewyobrażalnych stratach budżetu państwa związanych z luką. Mam tylko jeszcze jedną prośbę, jakby pan poseł przy okazji może pracy w Komisji Finansów Publicznych przedstawił mi może no, te opracowania, które pan robił w czasie pracy w ministerstwie, które tą lukę w ramach procykliczności, że tak powiem, uwzględniały, to będę bardzo wdzięczny, bo nie mogliśmy do tego dotrzeć, ale to jest prośba i dziękuję bardzo za wszystkie prace i rozważania. Natomiast w tym zakresie teoretyczne no, są na pewno ślady tego w Ministerstwie Finansów. W momencie, kiedy został pan powołany na stanowisko sekretarza stanu, na jedno z pytań w mediach, co pan będzie robił, za co pan będzie odpowiadał, pan stwierdził tak: póki co będę łatał dziury, a potem zobaczymy. Jakie dziury funkcjonowały w ministerstwie na początku 2013 roku? To był swego rodzaju skrót myślowy, dlatego że odszedł z ministerstwa pan Sekuła i ktoś go musiał doraźnie zastąpić. I stąd skrót myślowy: będę łatał dziury. Objąłem tak naprawdę obowiązki, które on wcześniej wypełniał. Niefortunne sformułowanie, które no, w mediach wywarło potem takie reakcje podobne do reakcji
pana no, nieuzasadnione, niesprawiedliwe. Rozumiem. Ja się pytam o wytłumaczenie. Jeszcze raz mówię, skąd się to wzięło. Tak? Jeszcze raz mówię, skąd się to wzięło. A czy pan, obejmując stanowisko sekretarza stanu, ocenił problem wyłudzeń, podobnie jak to zrobił minister Neneman, że wyłudzenia to problem o wiele poważniejszy niż mi się wydawało, niż może się wydawać i niż mi się wydawało, zanim objąłem to stanowisko? Czy też pan miał takie Mówiłem to odczucie? Na początku, że od samego, że miałem świadomość tego, że jest to bardzo poważny problem, problem wpisany tak naprawdę w konstrukcję samego podatku VAT, z którym nie radzimy sobie do końca my. Trzeba szukać instrumentów, narzędzi, które pozwolą nam na poprawę w tym zakresie, co nawiasem mówiąc no, czyniłem przez cały czas swojego pobytu i pracy w ministerstwie. 26 lipca 2013 roku, zanim aż pan jeszcze przejął nadzór nad Departamentem Podatku VAT, tak, DPU, spotkał się pan razem z ministrem Parafianowiczem, z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, na którym przedstawiono panom ten raport firmy EY na temat szarej strefy w obrocie paliwami. Czy na podstawie analizy tego raportu stwierdził pan, że no, ten problem wyłudzeń to jest w zakresie paliw, tak? To jest nieistotny, mały, duży, bo niektórzy uważali, że to nawet ma pozytywny wpływ na gospodarkę. No, różne tutaj były podejścia. Jak według pana to wyglądało? Na pewno nie zakładałem, że wyłudzenia w jakikolwiek sposób mogą mieć korzystny wpływ na gospodarkę. Mogę powiedzieć, że byłem wtedy świadom problemów, ale byłem też świadom faktu, że to był okres wzmożonej aktywności służb kontroli skarbowej, jeśli chodzi o tą branżę. I że zresztą nie pierwszy, nie jedyny tego typu przypadek, że mieliśmy presję i chęć dzielenia się pomysłami, rozwiązaniami w sytuacji, kiedy tak naprawdę podmioty w tej branży podlegały już kontrolom. Tak było na pewno, jeśli chodzi o elektronikę. Mam wrażenie, że także w tamtej sytuacji i pamiętam też, że po tej rozmowie z minister Parafianowicz mówił o tym, że tą kontrolę no, trzeba wzmóc, lepiej jeszcze zorganizować, że biorąc pod uwagę fakt, że wchodzą nowe przepisy, to ich wykonanie, zastosowanie także monitorować i nadzorować. Czyli podzielał pan pogląd ministra Parafianowicza, że ten problem wyłudzeń czy oszustw można metodami kontrolnymi wyeliminować? Na tamtym etapie tak, choć przypomnę, że to był moment, w którym jeszcze nie weszły w życie rozwiązania związane z ograniczeniem możliwości rozliczeń kwartalnych w tej branży. Nie weszły w życie przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności, nie weszły jeszcze w życie przepisy związane także z kaucjami. Dopiero mieliśmy je, że tak powiem, testować. Tak? Znaczy testować. No, zakładaliśmy, że one przyniosą pożądany skutek. Nie do końca przyniosły taki, jakiego się spodziewaliśmy. Stąd kolejne korekty i zmiany w przepisach dotyczące tej sfery. A jakie te kolejne? Kolejne, mówiłem to już dzisiaj, ale jak pan przewodniczący chce, to powtórzę. No, poproszę. Mówię o rozwiązaniach związanych z koncesjami w takim układzie, kiedy one wchodziły w życie i podniesienie także kaucji gwarancyjnych, które nastąpiło po refleksji związanej z funkcjonowaniem zmian wprowadzonych w październiku 2010 roku. Czyli i te rozwiązania kolejne już były skuteczne? 2013 roku, przepraszam. I te kolejne rozwiązania już były skuteczne? Nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy w pełni zadowoleni, bo do dnia dzisiejszego branża paliwowa jest branżą wrażliwą. Ale wtedy ocena wrażliwą. Pierwsze rozwiązanie zakładaliśmy, że one przynoszą
efekty, natomiast nie adekwatne do naszych oczekiwań, stąd zmiany zmierzające w kierunku lepszego jeszcze uszczelnienia tego segmentu rynku, tej branży. Jakie kolejne zmiany? Te kolejne mówiłem już wcześniej. No, rozważaliśmy pamiętam, rozmawialiśmy na temat zaliczkowania, którego nie mogliśmy uruchomić. No nie, ale zmiany, które wprowadzono. Zmiany, które wprowadzono, mówiłem już przed chwilą, jeszcze raz powtórzę. No to o tych dwóch kaucje, pan wspomniał, tak. Zmiany w kaucjach. I ocenione zostały pozytywnie, czy... Mogę powiedzieć, że... Po jakimś czasie się je ocenia, tyle że te zmiany, przypomnę panu przewodniczącemu, weszły w życie 1 lipca 2015 roku. Z tego czasu na sformułowanie tej oceny nie było za wiele. Ta ocena i to mogło być poddane ocenie i było zgodnie z tym, co mówił pan przewodniczący Horała i wykorzystane w kolejnym pakiecie paliwowym, który został przygotowany w 2016 roku do 15... przez naszych następców, czyli rząd PiS. Ile od 13 do 15 nie było innych zmian? Nie uznaliście za konieczne wprowadzenie innych zmian? W 2014 koncesje, tak? Po drodze. To są te kwestie, które jeśli chodzi o ten rynek prowadziliśmy. I jeszcze raz powtórzę, monitorowanie tego rynku, jeśli chodzi o kontrolę, ustalenia prawie 10 miliardów z zabezpieczeniami na poziomie 4,2 miliarda, to naprawdę jest dowód na to, że pilnowaliśmy, jeśli chodzi o kontrolę i potwierdzenie tego, co mówił pan minister Parafianowicz, jeśli chodzi o tą branżę. Tutaj mamy zdecydowanie odmienny pogląd co do tej skuteczności, bo niestety same ustalenia niczego nie potwierdzają, ponieważ no, one były nieskuteczne. Postalają realizację. No, potwierdzają przestępstwa i są dowodem na to, że nie zamykaliśmy oczu. Widzieliśmy problemy, wysyłaliśmy kontrolę. Punktowo, praktycznie rzecz biorąc, trafiając 100% dzięki takim akcjom, jaka miała miejsce w 2015, o tym zapomniałem. Tak? Tyle, że jak ja pamiętam, nie może dwutygodniowe, ale podobne akcje miały miejsce wcześniej w 2014 roku, 2013. Także mówię o takich zmasowanych akcjach, no, ale pozwalających na rozpoznanie mechanizmów oszustw. Rozumiem, to żeby zrobić jakieś systemowe rozwiązania, moim zdaniem ich nie było, to prowadziliście taką akcyjną działalność, tak? No nie, wprowadzaliśmy też rozwiązania. Pierwszy, drugi pakiet paliwowy, no może za szumne to są określenia, ale zmiany wprowadzaliśmy, które miały ograniczyć uszczuplenia, wyłudzenia na tym rynku, w tej branży. Czy o tym raporcie rozmawiał pan z ministrami Grabowskim, Rostowskim, Kapicą, którzy również otrzymali ten raport? Z pewnością rozmawialiśmy na ten temat, także w ramach zespołu, który się zajmował poprawą efektywności uszczelniania systemu podatkowego. Natomiast nie jestem w stanie jakby odtworzyć wniosków, rekomendacji w tej chwili. Przypomnę tylko, że to był taki jeszcze moment, kiedy nie weszły w życie przepisy uszczelniające wcześniej w jakiejś mierze uzgodnione, poddane analizom, oceną i konsultacjom społecznym także z tą branżą. Czy podzielał pan pogląd ministra Koteckiego, że no, w związku z procyklicznością, to niezależnie kiedy byśmy wprowadzili reverse charge, czy 3 lata wcześniej, czy 10 lat wcześniej, to nie miałoby to żadnego znaczenia dla dochodów podatku VAT, z tytułu podatku VAT. To jest, myślę, że teza, która się może opierać na tym, o czym mówiłem wcześniej, że przedmiotem wyłudzeń tak naprawdę nie jest wobec tego pręt stalowy, czy złom, tylko VAT, że reverse charge jest tak naprawdę doraźnym rozwiązaniem, które na dobrą sprawę no, możliwe jest do prowadzenia w sytuacji, kiedy nie jesteśmy sobie w stanie inaczej z problemem poradzić. Wtedy to doraźne rozwiązanie, przypomnę, no, poza
nielicznymi derogacjami Komisji Europejskiej, w większości przypadków poprzedzone jeszcze procesem notyfikacji i uzyskaniem zgody na derogację. Tak? To jest jakby dowodem na to, że jest to rozwiązanie o takim, no, mogę powiedzieć, doraźnym charakterze. Mało tego, i dyrektywy zwykle określają pewien czas, ale także jeśli dostajemy derogację, to też na jakiś czas. Tak, no, jest, wie pan, przykład, że potem derogacja tak jest, panie przewodniczący, została zniesiona, ale jeśli pan pozwoli, dokończę wypowiedź, posłużę się przykładem samochodów osobowych, o których dzisiaj mówiliśmy. Kończy nam się derogacja w tym roku. Na razie nie słyszałem o tym, że ktoś uruchomił dyskusję na temat tego, jak ma wyglądać rozliczenie użytkowania samochodów, no, ale w roku 2019, a pewnie już najwyższy czas się tym zająć. Ale proszę zająć. Się skupić, ale... na okresie, którym komisja się zajmuje, okay. Czyli lata 2018-2015. Ja tylko mówię o tym, jaki to jest proces. Podaję przykład, który to dobrze ilustruje. Czy pamięta pan, że zniesiono derogację w pewnym momencie na wiele... produktów i można w sierpniu 2013 roku, no jeśli pamiętam, nie pamiętam dzisiaj, czy w tamtym czasie miałem taką wiedzę, bo jeśli chodzi o elektronikę, to ja pierwszy raz, znaczy to, że to jest obszar objęty nadzorem, to wiedziałem wcześniej, tak? Gdzieś myślę w końcówce 2013 roku, w drugiej połowie 2013 na pewno, ale nie tylko elektronika, ale też paliwa, przypadki i olej rzepakowy, i zboża, i granulaty plastiku, i folie, i sporo innych towarów, kawa na przykład także, które były tym nośnikiem wyłudzeń. Natomiast dyskusja na temat tego, czy stosować, czy wejść z reverse charge'em, dla mnie, znaczy z mojego punktu widzenia, jeśli potrafię sobie odświeżyć to w pamięci, to jest pierwszy kwartał 2014 roku. I pamiętam też, że po analizie takiej pogłębionej jeszcze dotyczącej zastosowania wcześniejszego reverse charge. Robiliśmy taką specjalne badanie. Dobrze, no ale to okay. Pytanie było dosyć proste, nie trzeba tak długo wyjaśniać. Natomiast pan tutaj się odnosił, że pan staram się jak najpełniej odpowiadać. Nie znał tam opinii czy Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. No, chciałbym się zapytać, czy pan zna z kolei jedną z tych opinii, która mówi o tym, że trzeba wprowadzić deklaracje miesięczne, powszechne, nie tylko co do towarów wrażliwych, ale również co do to powszechne, że one jednak pozwalały wyłudzać podatek przez wiele miesięcy bez możliwości zidentyfikowania tego przestępcy. Czy ma pan taką wiedzę, że Rada Konsultacyjna również w tym zakresie się wypowiadała? Nie pamiętam takich wypowiedzi Rady Konsultacyjnej, natomiast mogę powiedzieć, że... Ale pana podległy panu departament obsługiwał tą radę. Ale nie pamiętam opinii tej rady, powiem tylko, nie pamiętam opinii tej rady, natomiast pamiętam... Ale jak jest to w takim... Pamiętam dyskusję na temat możliwości wprowadzenia i potrzeby wprowadzenia miesięcznych rozliczeń. Pamiętam decyzję, że robimy to w obszarach wrażliwych i że poszerzamy te obszary wrażliwe elastycznie, w miarę reagując na to, co się dzieje, jeśli chodzi o te nośniki wyłudzeń VAT-u, a jednocześnie bliżej przyglądamy się podmiotom, prowadzimy akcje Nie daj się zrobić w słupa, Nie daj się zrobić słupa. Formułujemy listy ostrzegawcze. Nie, no to wiem, że pan się przyglądał, nawet są, po latarni, jak pan powiedział, pan miał są, i tak dalej, ale co z tego przyglądania się wynikło? Wynik państwo znacie. No, nie zapadły decyzje w tamtym czasie rozszerzające zakres miesięcznych rozliczeń na wszystkich podatników. Mówiliśmy o rozwiązaniach i wdrażaliśmy rozwiązania, które ułatwiały nam wyłapywanie potencjalnych słupów, zniechęcaliśmy do tego, żeby podejmować tego typu działania i
skracaliśmy okresy kontroli, poprawialiśmy typowania do kontroli, typowania kontroli. Ale nie wprowadziliście rozwiązania prawnego powszechnej deklaracji. Ale go nie wprowadziliśmy. Biorąc, jeszcze raz powtórzę, także powszechne poparcie w 2009 roku dla tego rozwiązania, bo przypomnę, to jest rozwiązanie, za którym się opowiedział cały Sejm, wszystkie ugrupowania polityczne. To jest rozwiązanie, które się znajdowało w projektach PiS-u, Platformy Obywatelskiej, rządu, Komisji Przyjazne Państwo. Wszędzie tam to rozwiązanie było uważane po analizach, rozumiem. Ale pan sam zaprzecza teraz sobie. No mówił pan, że robiliście analizy. No to nie posłowie mają wiedzę, jakie rozwiązanie wprowadzić, tylko pan odpowiedzialny za Departament Analiz powinien tak te analizy prowadzić, żeby przekonać posłów, że trzeba inne rozwiązanie wprowadzić. Tak? Wprowadzić rozliczenia miesięczne. Ja jeszcze raz powtórzę założenie, że poprzednicy nie dokonywali takich analiz, że nieświadomie wprowadzali tego typu rozwiązania, że rozwiązania przygotowane także w 2005-2006 roku nie opierały się i nie uwzględniały tego typu analiz. No, znaczy to w 2013-2014 pan jeszcze mówi ciągle, że były rozwiązania z 2006? Dlatego, że to jest rozwiązanie, które ma takie korzenie. I które z tego co wiem, no poparte były dość szczegółowymi analizami wskazującymi na to, że wydłużenie tego okresu rozliczeniowego. Ale pan wraca do małych, czasów średnich wprowadzenia, podmiotów. A ja mówię dlaczego, kiedy wprowadziliście na towary wrażliwe i zaraz były informacje i od przedsiębiorców, i od doradców podatkowych, od biznesu, że należy wprowadzić rozliczenia miesięczne powszechne. I pan tego w żadnej analizie nie znalazł ze swojej strony, żeby przekonać Sejm, że trzeba zmienić? Usprawnialiśmy kontrolę. Mało tego, no zakładaliśmy, że w pewnej perspektywie wprowadzimy rejestr faktur online, czyli formułę, w której będzie każda faktura uwierzytelniana. No, mogę powiedzieć, że my zakładaliśmy, że to się powinno stać w 2016 roku. Takie deklaracje były także ze strony pana ministra Szałamachy, który mówił, że taki rejestr online powstanie. Do dnia dzisiejszego go nie ma, a szacunki, pamiętam pana ministra Szałamachy, pana ministra Skiby, 3 miliardy miesięcznie, tyle można byłoby więcej zgromadzić w budżecie dzięki wprowadzeniu tego typu rozwiązań. Myśmy wprowadzili rozwiązania, może dla informacji świadka, które doprowadziły do tego, że na koniec 2018 roku deficyt budżetowy wynosi 10 miliardów złotych. To jest tyle z mojej strony. Dziękuję. 14 krajów europejskich, panie przewodniczący, ma nadwyżkę budżetową, nawet Grecja. Dziękuję. Startowały z innego poziomu niż my. Trzy lata minęły. Grecja z pewnością. Mamy już bardzo dobre wyniki. Za chwilę będziemy mieli nadwyżkę. Bardzo dziękuję. I pan przewodniczący Parda, prosimy o serię pytań. Panie ministrze, ja sobie pozwolę wrócić trochę do tych danych z procykliczności. Mamy tutaj dane z GUS-u. Wczoraj pan minister Parafianowicz też nam przekazał ponownie. I tak, według tych założeń, rozumiem, że w okresie, kiedy jest wzrost gospodarczy na wyższym poziomie, no to te wpływy VAT-owskie są odpowiednio wyższe. Ponadproporcjonalne to jest ta procykliczność właśnie. Tak. I dlatego w tym 2013 dochody spadły o 7 miliardów w porównaniu do 2012. To jest przyczyną. Tak, mieliśmy wyraźnie spowolnienie, wzrost gospodarczy na poziomie 1,3% w 2013. 1,6 chyba ostatecznie tam w 2013. W 2013 1,3 z mojej wiedzy, w 2012 1,6. Spowolnienie drugi, mogę powiedzieć, echo kryzysu, a tak naprawdę problemy komisji w Unii Europejskiej. To spowolnienie na poziomie 0,3 spowodowało spadek wpływów o 7 miliardów, o 6%? Panie przewodniczący, no jeszcze raz. No bo to się trochę z tymi słowami chciałbym wytłumaczyć, mało logiczne na czym polega, ta procykliczność. No polega na tym, że przy wzroście
przy dużej dynamice wzrostu dochody z VAT-u, wzrostu gospodarczego, rosną szybciej zdecydowanie i czym większa ta dynamika, tym one rosną szybciej. Natomiast jeśli ta dynamika spada, mamy do czynienia ze spowolnieniem, to te dochody rosną, maleją także szybciej niż samo PKB. Na tym polega ta procykliczność. No tak, ale tu było 0,3% tylko spadek PKB, czyli no niewielki. No mamy tu zaburzenia jeszcze dodatkowe. Znaczy tak, związane... mniejszy wzrost o tyle rzeczywiście, nie spadek. Panie przewodniczący, do roku. Mamy tu jeszcze dodatkowo a mamy 7 miliardów mniejsze wpływy. To się nie wydarzyło w zasadzie na przestrzeni tych pozostałych 10 czy 15 lat. Nie było takiego spadku. To gdyby ta procykliczność nie rozumiem ten sposób... pytania. Na przestrzeni lat to tak jakbym no, chciał powiedzieć, 10-15, na długości gdyby, szerokości, bo to gdyby jest, uwzględnić, panie przewodniczący, mylenie dwóch wymiarów. Gdyby uwzględnić te założenia, to byśmy znaleźli podobną prawidłowość w poprzednich latach, a takiej nie ma. Co więcej, w 2015 wzrost gospodarczy... 14 3,3, a 15 3,9, czyli o 0,6 tempo wzrasta. A wpływy z VAT-u zmalały o 1 miliard. Ta procykliczność w tym jednym roku nie zadziałała? Panie przewodniczący, to jest rok i trzeba brać pod uwagę poza tą procyklicznością, to mówiłem też wcześniej, tak? Po pierwsze zmiany w strukturze, ale też kwestie zwrotów, która moim zdaniem jest dość istotna, jeśli chodzi o rok 2015. W związku z, mogę powiedzieć, budowaniem pewnej poduszki na realizację chociażby programu 500+, to miało w budżecie 2015 roku moim zdaniem miejsce, czyli zwroty przyspieszone po to, żeby zbudować sobie poduszkę na rok 2016. Ale dług publiczny był podobny do poprzednich lat natomiast w tamtym okresie. Jeszcze raz powtórzę, panie przewodniczący. Procykliczność, zmiana struktury, VAT-ie, zwroty to są te główne determinanty, jeśli chodzi o wielkość dochodów z VAT-u. No i te oszustwa. Nie ma tak naprawdę żadnego precyzyjnego, nie ma danych, które to zjawisko do końca określają. No tak, no ale sam ten raport, na którym panowie się powołujecie, pan minister Kotecki stwierdził, że to jest około 35%, to może być i potwierdził około 80 miliardów łącznie, jeżeli nie 250, no to w takim razie 80 miliardów. Czy to znaczy, że to jest jakby... nieistotna w takim razie kwota, że to jest mało i nie ma sensu o tym rozmawiać, bo ta procykliczność załatwia cały temat, wyczerpuje jakby, bo tak rozumiem, że tutaj wiele osób przyszło i stwierdza, że komisja jakby no nie jest istotna, no bo była procykliczność i w zasadzie to my się zajmujemy niczym potrzebnym, ale sami udowadniacie, że to były dziesiątki miliardów złotych z drugiej strony. Ale z drugiej strony to nie jest takie ważne. Czy nie rozumiem, nie wiem, absolutnie, absolutnie tego nie powiedziałem. Od samego początku chcę wrócić do swojego wstępnego wystąpienia. Mówiłem wyraźnie, że mieliśmy i mamy do czynienia w Polsce z gigantycznymi wyłudzeniami, jeśli chodzi o VAT. Nie tylko jeśli chodzi o VAT. Na jakim poziomie były te wyłudzenia? Nikt nie jest tego w stanie w sposób obiektywny ocenić i nie ma takich danych, panie przewodniczący. Ale mieliście analizę wewnętrzną. Ja nie mam zamiaru zgadywać. Mówił pan, że tworzyliście analizę wewnętrzną dla własnej jakiejś tam wiedzy. Zresztą pan Parafianowicz też twierdził, że on szacował na około 20 miliardów w każdym roku. Nie wiem, czy to są te szacunki, które też pan miał, czy to były jeszcze inne, czy potem były jeszcze większe kwoty. Był jakiś raport, tak, który nie został upubliczniony dla dobra państwa, jak zrozumiałem. To w takim razie, co w tym raporcie, jakie to były kwoty?
Jeszcze raz dzisiaj powtórzę. On już nie będzie miał znaczenia przecież, jeżeli chodzi o wpływy na rynek. Pan przewodniczący, da mi sygnał, kiedy ja mam odpowiadać, bo w ten sposób tej komisji prowadzić i tego przesłuchania się nie da. No. Bo ja widzę, że czasami pan nie... Przepraszam, to już jest kolejna... No, delikatnie mówiąc, niegrzeczna uwaga świadka pod adresem komisji. Bardzo proszę, żeby się powstrzymać od takich uwag. Członkowie komisji są od zadawania pytań. Pan poseł cały czas kontynuuje zadawanie pytania. Czasem wymaga ono wprowadzenia pewnego narysowania pewnej sytuacji czy prośby, żeby świadek odniósł się do jakichś słów. No więc te słowa muszą paść. Jestem przekonany, że pan przewodniczący zaraz sfinalizuje to pytaniem. Tak, chodzi o konkretnie. Na jaką kwotę szacowali tą lukę VAT-owską w poszczególnych latach? W 2013, 2014, 2012, jeżeli też było szacowane. Ile to było miliardów? Proszę. Powtórzę to, co mówiłem, panie przewodniczący. W 2014 roku w takim programie działań uszczelniających system podatkowych przyjęty przez rząd przyjęliśmy założenie, że Ministerstwo Finansów będzie w stanie samodzielnie szacować lukę w 2015 roku. Tak się nie stało. Nie wypracowaliśmy narzędzi, które pracowaliśmy, ale nie wypracowaliśmy narzędzi, które by nam na to pozwoliły w sposób obiektywny zobrazować lukę i jej strukturę. Prace trwały i trwają do dnia dzisiejszego. Pierwsze szacunki Ministerstwo Finansów opublikowało w 2018 roku, w drugiej połowie 2018 roku. Obarczone bardzo poważnymi, moim zdaniem, błędami, nie uwzględniające procykliczności, o której tutaj mówimy. Nie było żadnego raportu wewnętrznego. Były prace studyjne w Ministerstwie Finansów dotyczące objaśniania tego, co się dzieje, bo próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z tymi dochodami i skąd te zmiany, jakie jest ich uzasadnienie i w jakim stopniu za te zmiany odpowiadają oszustwa, a w jakim stopniu to, co się dzieje w rzeczywistej gospodarce, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i zmiany struktury, także PKB. To są naprawdę skomplikowane zagadnienia i jeszcze raz powtórzę, naprawdę mieliśmy i mamy mam przekonanie, znam większość tych ludzi, którzy dzisiaj w Ministerstwie Finansów się tym zajmują, spory potencjał, natomiast zagadnienie jest naprawdę bardzo trudne i skomplikowane i ja nie podejmuję się na zasadzie spojrzenia w sufit dzisiaj szacowania, tak? Zwłaszcza, że tych wyników obliczeń przejściowych, które były wykonywane, analiz, nie pamiętam, musiałbym mieć do nich dostęp, arkuszy kalkulacyjnych, które pozwalały na obróbkę wstępną przynajmniej tego typu materiałów i budowanie jakichś hipotez opartych o poprawną analizę statystyczną. Tak, proszę mieć tylko świadomość, że ja pytam się o stan wiedzy na tamten moment. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby pan powiedział dokładnie, że tyle wynosi luka i tyle ona będzie wynosiła. Tylko pytanie o to, jaki był stan wiedzy wtedy i na ile szacowaliście? Jeszcze raz powtórzę, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Moim zdaniem nie ma takich uczciwych, obiektywnych szacunków. Nie chodzi mi o uczciwe, obiektywne. Mogą być nieobiektywne. Do jakich wy doszliście wniosków? Tylko o to pytam. Nie odpowiem na to pytanie. Nie jestem w stanie, a nie chcę wprowadzać komisji w błąd. W sensie, czyli nie pamięta pan tych szacunków? Nie pamiętam. Rozumiem. Bo z tego, co zrozumiałem, to one były nieupubliczniane? Nie było żadnego raportu, to już znaczy, jest przekłamywanie mojej wypowiedzi. Ale analizy były, tak? Tak, analizowaliśmy. I pan powiedział, że nie były upubliczniane z obawy przed reakcją rynku,
tak? Nie były upubliczniane, były jakieś publikacje naukowe także naszych pracowników, jak dobrze kojarzę. Kojarzę artykuł pana doktora Tratkiewicza gdzieś 2014-2013 roku może, nie pamiętam w tej chwili, dotyczący tego obszaru, ale to miało raczej znamiona, mogę powiedzieć, rozważań takich bardzo teoretycznych, tak, związanych z udziałem, udziałem wyłudzeń, przestępstw w luce, jeśli dobrze pamiętam. I też pamiętam, że to no, budziło spore wątpliwości i kontrowersje. Tak? Czy to nie było tak, że baliście się, nie chcieliście upubliczniać tego raportu, znaczy raportu, okej, analizy szacunków ze względu na to, że w 2015 były wybory do parlamentu i one by może zaszkodził dodatkowo? Nie, na pewno nie było takich powodów. Jeszcze raz powtórzę, nie byliśmy w stanie odpowiedzialnie tego szacunku dokonać w sposób obiektywny. Jeszcze raz przypomnę, pamiętam, bo próbowałem wymusić powstanie takiego raportu i takiego szacunku. To się nie stało do końca 2015 roku. Stało się dopiero, mimo że nagabywałem też swoimi interpelacjami ministra finansów, jeśli chodzi o szacowanie luki przez ministra finansów, właśnie to się stało dopiero w 2018 roku, w drugiej połowie zresztą. Czyli jakby tutaj żadnej decyzji politycznej nie było, żeby tego absolutnie nie. To jest kwestia merytoryczna z mojego punktu widzenia i zachęcam też Państwa, Wysoką Komisję, żeby tak to traktować. Wspomniał Pan też taki przykład z tym bocianem. Ja to trochę tak rozumiem, że państwo wcześniej było niedowidzące i dopiero założyło okulary, nie chodziło na badania okresowe? Wie pan, doskonaliliśmy narzędzia. Zwłaszcza jeśli chodzi o informatyzację kontroli, zwłaszcza jeśli chodzi o narzędzia pozwalające na obróbkę danych, które mieliśmy w różnych miejscach i w różnych obszarach, tak aby skuteczniej eliminować oszustów. Czyli no, tak naprawdę zakładaliśmy w tym rozumieniu okulary. No i chodziliśmy do okulisty po to, żeby widzieć coraz lepiej. Ja mówię zupełnie uczciwie, jak zobaczyłem, że są mniejsze ptaki niż bociany, to byłem naprawdę zaskoczony. Może tak poza, ile pan miał lat wtedy, jak pan poszedł do tego okulisty? Kilkanaście lat temu, tak? Przy czym muszę powiedzieć, że miałem znacznie większą wadę wtedy niż dzisiaj. Tak? Ja przepraszam, ale badanie jakby wzroku świadka nie jest przedmiotem. To nie jest istotne, ale tutaj ja odczytuję taką pewną no, jakby nawet przypowieść, można byłoby powiedzieć, mądrość. To znaczy, że państwo mogło tak powoli tracić wzrok przez wiele lat i nie zauważać tego problemu, tak jak pan nie zauważał tych ptaków. I dopiero w pewnym momencie nastąpił jakiś taki szok, że jest okulista i że można pewne rzeczy uleczyć. Czyli rozumiem, że zanim jakby pan był w Ministerstwie Finansów, to ten wzrok był taki coraz słabszy. I te narzędzia dopiero powstawały od tego 2013 roku, tak? Nie, moim zdaniem i mówiłem także o tym, a jeśli nie mówiłem, to prostuję, budowano te narzędzia stopniowo wcześniej. Warto też pamiętać o tym, że ten rozwój tych możliwości w zakresie analiz informatyki, informatyzacji, no, to nie jest pstryknięcie palcem, to są lata pracy, dużych inwestycji i w sprzęt, urządzenia, oprogramowanie, ale też inwestycji w ludzi. Coraz lepsi analitycy, którzy naprawdę robili rzeczy niesamowite. To, co mówiłem wcześniej, kojarzenie tych
danych z hurtowni SPR VAT, z danymi Wiesu, z Poltaxu, Randomu, to są naprawdę postęp gigantyczny, to tak jest z postępem, że on ma w jakiejś mierze geometryczne tempo. Tak? Jak najbardziej. W tym przypadku tak mógłbym powiedzieć. Mało tego, jakbyśmy popatrzyli na dane obrazujące chociażby efekty pracy kontroli skarbowej, to widać gołym okiem. Pytanie, czy dochodziły do pana jakieś sygnały, że na przykład te nowe systemy ktoś programuje w taki sposób, żeby pewne rzeczy blokować albo przyspieszać? Czy miał pan takie poczucie, że jakby to wszystko jest pod nadzorem odpowiednich służb i były raporty co do tego, do etapów tworzenia, zakończenia? Czy nie było sytuacji takiej, gdzie w Ministerstwie Finansów pojawiła się informacja, że ktoś nadużywa swoich uprawnień? Nie miałem nigdy takiej informacji, natomiast kojarzę problemy realizacyjne, jeśli chodzi o postęp w informatyzacji, w dostępie do niektórych zasobów, który zdarzało się przejściowo w różnych obszarach, ale to zdaje się jest też wpisane w tego typu zagadnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o informatyzację. I z tego co wiem, te problemy do dnia dzisiejszego się jakby nie skończyły, tak? Jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, choć zdaje się, że uniknęliśmy sytuacji takich, jak je miały miejsce w niektórych innych obszarach. Czy nad całością czuwało ABW, służby, tak, nad tworzeniem tych systemów? Nie wie pan. Nie mam pojęcia, natomiast czy to bezpośrednio tak, ale generalnie mieliśmy stałą opiekę, przynajmniej za moich czasów, antykorupcyjną, która, mam wrażenie, przydała się. Robiła swoje i tyle, a że nie miała sukcesów, w cudzysłowie, to tylko dowód na to, że takich sytuacji w Ministerstwie Finansów nie było. No, chyba, że też agenci byli skorumpowani. No ale to oczywiście abstrahując od tego. Pytanie jeszcze mam takie. Ten zespół, on został stworzony w 2014 roku. Zespół, który jakby zrzeszał te Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Finansów, prokuraturę. Kto jakby był inicjatorem i kogo to był pomysł? Mogę powiedzieć, że ja pamiętam pierwsze rozmowy na ten temat jeszcze ministra Rostowskiego i pana ministra Sienkiewicza. Natomiast stało się to ciałem już za czasów ministra Szczurka. Jeśli dobrze pamiętam, w styczniu 2014 roku została podpisana taka umowa. Kto był inicjatorem dzisiaj? Sukces ma zwykle wielu ojców i uznajmy, że to był zespół, który utworzyła Prokuratura Krajowa, Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Finansów. Kolejność nie ma tu większego znaczenia. Zwłaszcza, że ten cel, który chcieliśmy osiągnąć, był z punktu widzenia uszczelniania systemu podatkowego bardzo istotny i rekomendacje, myślę, tego zespołu, one się pojawiły trochę późno, biorąc pod uwagę możliwości ich wykorzystania jeszcze za naszych rządów, ale mam wrażenie, że stanowiły. Zresztą znalazła się po raz kolejny rekomendacja związana z terminem rozliczeniowym, czyli miesięcznymi terminami rozliczeniowymi, powrotu do nich w ramach tych rekomendacji także była. Czy to nie było tak, że ktoś blokował, aby ten zespół powstał wcześniej?
No bo ja tak zauważam prawidłowość. Z pewnością nie było żadnej blokady, natomiast była, pamiętam moje rozmowy z panem ministrem Parafianowiczem na temat współpracy z prokuraturą, z CBOS-iem, z ABW i innymi instytucjami i zapewnienia z jego strony, że ta współpraca przebiega dobrze. Pamiętam o szkoleniach, które już wtedy w 2013 roku, z tego co pamiętam, miały spore rozmiary. Rozwinęliśmy tą kwestię w 2014 roku. Pamiętam też, że podpisywaliśmy umowę z Krajową Szkołą Prokuratorów i Sędziów, w ramach której realizowane były zajęcia, wykłady przez naszych pracowników przygotowujące i jakby konsolidujące także na osiągnięciu tego celu, o którym mówimy. No bo z takich moich obserwacji wychodzi na to, że pan minister Parafianowicz do 2013 roku pełni swoją funkcję. Zespół ekspercki powstał w 2014 roku. Ta zmasowana kontrola na przejściu granicznym na wschodzie i tam te kilka kontrol takich ciągłych przez dwa tygodnie też były w 2014 roku. Czy to nie było tak, że tutaj pan minister Parafianowicz nie życzył sobie, aby taki zespół powstawał, bo twierdził, że obecne metody są wystarczające? Nie wydaje mi się. Nie blokował tego, rozumiem. Nie, z pewnością nie było blokady. Była presja na tą współpracę ze strony ministra Rostowskiego, także mojej w jakiejś mierze, ale też mieliśmy informację, że ta współpraca się toczy, że mamy coraz więcej tych przeszkolonych prokuratorów, asesorów, sędziów, że współpraca z CBOS-iem, jeśli chodzi o realizację, o wykrywanie oszustów, no, funkcjonuje w sposób należyty, choć no, jak zwykle w tego typu celach nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Tak? Myślę, że ten zamysł utworzenia tego eksperckiego zespołu też się na tym opierał. Jeżeli chodzi o rozliczenia kwartalne, zmiana na rozliczenia miesięczne miała pozytywny wpływ na zmniejszenie się luki VAT-owskiej, negatywny czy nie miało żadnego wpływu? Znaczy, ona, no, mogę powiedzieć, nie stanowiła luki w prawie. No i nie, nikt tak nie twierdzi, że stanowiła lukę w prawie. Bo ktoś, kto się no, nie rozliczał, wykorzystując puste faktury, nie ujawniając wszystkich faktur na przykład, albo operując, no, niezależnie od tego, czy się rozliczał w okresie miesięcznym, czy miesięcznym, czy kwartalnym, no, popełniał przestępstwo. Było to niewątpliwie wyzwanie dla kontroli, przy czym no, z pewnością na tym początkowym etapie w 2009 roku większe, bo te możliwości analizy, typowania do kontroli były wtedy jeszcze ograniczone, ale one się rozwijały, wobec tego ten wpływ tego rozwiązania, no myślę, że ograniczaliśmy coraz bardziej z roku na rok, skracając te terminy rozliczeniowe, monitorując zakładających firmę, wykluczając rejestrację, utrudniając rejestrację, jeśli chodzi o firmy wirtualne, identyfikacje podatnika w 2014, NIP poprawny, niepoprawny, VAT czynny i parę jeszcze innych rzeczy. To były takie rozwiązania, które pozwalały na szybkie także identyfikowanie kontrahentów, co przy i listach ostrzegawczych, i nawoływaniach o to, żeby zachowywać należytą ostrożność,
solidarna odpowiedzialność i parę jeszcze innych rozwiązań moim zdaniem przynosiło spodziewany efekt i powinno zniechęcać z jednej strony tych, którzy wystawiają puste faktury potencjalnie i tych potencjalnych beneficjentów do takich, chciałoby się powiedzieć, niecnych praktyk. Tak? Czyli wnioskuję, że jednak to miesięczne to było trochę lepsze rozwiązanie niż kwartalne, w szczególności dla tych nowych podmiotów. No jeszcze raz powtórzę, to mówiłem wcześniej. Z punktu widzenia kontroli najlepsze rozwiązanie to są faktury online i kasy fiskalne online. Tak? Bo dzisiaj problem na przykład z kasami fiskalnymi polega nie na tym, że wszyscy już je muszą praktycznie mieć, tylko na tym, że nie rejestrują obrotu. Gdybyśmy to skojarzyli z fakturami online, to mielibyśmy zdecydowanie łatwiejszą sytuację. Już nie chcę mówić o tym, że można budować koncepcję, w której tak naprawdę rachunkowość całą prowadzi Urząd Skarbowy. Prowadzi Urząd Skarbowy, tak? Tak. No tak jest, jeśli chodzi o rozliczenia PIT-u. Już w tej chwili praktycznie byliśmy tutaj też pionierami, jeśli chodzi o PFR. Od 2014 wstępna wersja była możliwa. No postęp informatyzacji ma tutaj kluczowe znaczenie. Tak? I to są rozwiązania, moim zdaniem, docelowe, które powinniśmy prowadzić i one nie będą uciążliwe dla podatnika tak naprawdę, nie będą wymuszały biegania i składania deklaracji comiesięcznych, a w oparciu o te płynące informacje dotyczące ksiąg rachunkowych, dotyczące wszystkich zdarzeń, na to potencjalnie by pozwalały. Mam nadzieję, że takich czasów doczekamy. A moje pytanie się pojawiło stąd, że pan minister Grabowski stwierdził, że nie ma to większego znaczenia dla wyłudzeń VAT-owskich. No, pan był jego następcą. I czy tutaj w tej sferze przekazywał swoje opinie co do wprowadzenia kwartalnych czy miesięcznych rozliczeń? Czy rozmawialiście na ten temat, czy to nie było poruszane? Rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie. To, że wprowadziliśmy rozliczenia miesięczne, jeśli chodzi o towary wrażliwe, sporą gamę zresztą tych towarów, no świadczy o tym, że dostrzegaliśmy, że to może sprzyjać wyłudzeniom. Natomiast no prawda jest też taka, to co przed chwilą mówiłem, że to nie było generowanie luki w prawie. Nie, chodzi po prostu o zwiększenie wyłudzeń w tym okresie, kiedy nie ma tych raportów dla kontroli. Nie odnoszę wrażenia, żeby to miało istotny wpływ, bo mogę powiedzieć, no skorelowaliśmy to z tym lepszym coraz typowaniem, monitorowaniem tego, co się dzieje, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o, tak naprawdę, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe, jeśli chodzi o podatników. Coraz mieliśmy lepszy ogląd tego, z kim mamy do czynienia. Tak? To jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony, bo tak, objął pan nadzór nad Departamentem VAT-owskim w 2013 roku. W listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, po odejściu pana Macieja Grabowskiego. Tak. Bo był awansowany, w sensie został ministrem. Wtedy. Został ministrem środowiska. Czy rozumiem, że to też, ale tak naprawdę mimo wszystko szukaliście kogoś na to miejsce? W tym samym czasie, czyli tu jakby ponowna rola, tak może powiem kolokwialnie, tego zapychacza dziur w Ministerstwie Finansów, rozumiem, tylko że na funkcji troszkę innej. Ale z drugiej strony no, odnoszę wrażenie, że ma pan dużo większą wiedzę i więcej zrobił w ramach, jeżeli chodzi o branżę VAT-owską, niż poprzednicy. To może było panu jednak lepiej zostać w tym departamencie? Mogę powiedzieć, że miałem i mam dystans do swoich kompetencji, jeśli chodzi o VAT akurat. I uważałem także, że powinniśmy znaleźć kogoś, kto ma lepszą niż ja ocenę i wiedzę, kompetencje w tym zakresie.
Ale dziękuję za dobre słowa. Natomiast nie jestem, znaczy miałem okazję pracować z panem Maciejem Grabowskim i wiem, że poświęcał się tej pracy naprawdę i że z tyłu głowy, zresztą Ministerstwo Finansów jest naprawdę specyficznym bardzo ministerstwem, ministerstwem, które zorientowane jest tak naprawdę na profiskalnie, tak? Każdą złotówkę i każdą decyzję podejmowano z dużą rozwagą i analizą tego, jakie to przyniesie skutki. Ja sam w swoim życiu też staram się być wierny takiej starej rzymskiej maksymie quid vit agis prudenter, agas et respice finem. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i oglądaj się na wynik. To może sprawiać wrażenie, że niektóre procesy trwały zbyt długo, natomiast zwracam uwagę na to, że wszelkie zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o legislację, one były przygotowywane z należytą starannością, pieczołowitością, zachowaniem ścieżek legislacyjnych pozwalających na pełne konsultacje, często i na etapie założeń, i na etapie projektów, co niestety wydłużało osiągnięcie tego pożądanego stanu, ale było jednocześnie taką próbą realizacji w formie jak najbliższej ideału. Tak? I takiego kompromisu, w którym widzimy interes, ja na to zwracałem uwagę w ministerstwie, widzimy interes państwa, interes publiczny, ale musimy też dostrzegać interes podatnika, mając świadomość, że on w gruncie rzeczy jest dobroczyńcą tego systemu. Tak? Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pan poseł Wojciech Murdzek, prosimy o zadawanie pytań. Chciałem jeszcze raz wrócić do tematów analiz. Jeśli chodzi o przygotowywanie budżetu, jasne, że jest departament dokonujący analiz, jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów. No i wiemy, że takie podstawowe rzeczy to są szacunki dotyczące PKB, dotyczące poziomu inflacji, czyli ta taka typowo makroekonomia. Ale ta dyskusja, która się toczy, no nie przybliża nas do wskazania mechanizmu, który powodował taką analizę też jednak ważnego składnika, jakimi są dochody podatkowe. Słyszeliśmy od niektórych świadków, że to tylko 40% dochodów, jeśli chodzi o VAT po stronie podatków. No i nie zakładam, że ktokolwiek przygotowując konkretne do wpisania kwoty do budżetu, zakładał, że jest nagle do oszacowania i można przyjąć, że 100% przedsiębiorców uczciwie, wyjątkowo wpłaci i można szacować, że tyle będziemy mieli w budżecie. Czyli muszą być mechanizmy, które zakładają, że skuteczność całego aparatu jest na jakimś poziomie, że są zjawiska, które pokazują, że musimy przyjąć jakieś założenia. Jeżeli mówimy, że skala wyłudzeń, przestępczości to jest 20%, 1/3, 10%, to też są jakieś założenia, które przyjmujemy po to, żeby oszacować kwotę. Ja z uporem pytałem, ale tu już nie powtórzę tego pytania, o to tąpnięcie w budżecie w roku 2009, konieczność korekty na 20 miliardów, ale podobnie też widać, że ten mechanizm przygotowywania analityki
do sporządzenia budżetu, również zawiódł w budżecie na rok 2013. Jest tam, powiedzmy, jedno wskazanie na zmianę zasad zaliczania dochodów VAT-owskich i przesunięcia około 3 miliardów, ale korekta była na 13 miliardów. Stąd jakby nie wnikając w dyskusję luka, cykliczność, procykliczność, jak po prostu ta analityka zakładała, bo to jest pewna sprawność aparatu skarbowego, że zakładamy jakieś dane, które później albo się sprawdzają, albo nie. Jak tak różnice są mało procentowe, to powiedzmy nikt specjalnie nie zwraca uwagi. Natomiast jak się dokonuje korekty 13-miliardowej, no to znaczy, że coś się w tej analityce wydarzyło. I pytanie, jak te zjawiska przestępczości, wyłudzeń były ujmowane? Panie Przewodniczący, Panie Pośle, jeśli chodzi o 2013 rok, no po pierwsze ja nie uczestniczyłem w przygotowywaniu założeń jeszcze do budżetu na 2013 rok. Tylko pytam natomiast, o mechanizmy. Natomiast pewnie już byłem w ministerstwie, kiedy przygotowywaliśmy korektę. Skąd ona się wzięła? No generalnie wzięła się z tego, że mieliśmy echo, że tak powiem, a w zasadzie drugi etap kryzysu ekonomicznego, który się zaczął w końcówce 2012 roku, ale na etapie planowania budżetu nie byliśmy w stanie określić skali tąpnięcia, z którym mamy do czynienia. No i warto wobec tego przypomnieć, że ten wzrost PKB w 2013 roku to było 1,3%, jeśli ja dobrze pamiętam, 1,3%. No i to, biorąc pod uwagę procykliczność, do której wracam, wywołało, i to jest kluczowa przyczyna, tak? To jest moim zdaniem podstawowy... To tylko ilustracja. Pytałem o mechanizm, czyli natomiast... jak w ministerstwie państwo zakładaliście skuteczność całego aparatu, na jakim poziomie, tak odnosząc, powiedzmy, do innego, powiedzmy, samorządowego, tak, patrzenia na mniejsze budżety, patrzy się, jaka jest skuteczność ściągalności. Podatek od nieruchomości przedsiębiorcy wpłacają, z roku na rok można oszacować. Wprowadzamy jakiś mechanizm, który powoduje, że spodziewamy się większej skuteczności, no i w budżecie przekłada się to na założenia. Czyli zakłada się, część jest trudno egzekwowalna, nieegzekwowalna, są zjawiska typu przestępczości. Nikt nie zaprzeczył tutaj ze świadków, że takich zjawisk nie było. Możemy się różnić co do skali, ale pytanie, jakie założenia wtedy przyjmowaliście państwo? Jeśli chodzi o pracę nad budżetem i założeniami do budżetu, to po pierwsze bierzemy pod uwagę przewidywane wykonanie poprzedniego roku i dokonujemy korekt wynikających z faktu, że mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym i kluczowe jest tutaj jego tempo i znowu efekt procykliczności, i korygujemy to o ewentualne zmiany legislacyjne, ale też organizacyjne, które podlegają każdorazowo wycenie. Do każdego działania podejmowanego w Ministerstwie Finansów, każdego legislacyjnego przedsięwzięcia, czy każdej ustawy, do każdego rozporządzenia, które skutki finansowe za sobą niesie, ale do działań, o których mówiłem tutaj też dzisiaj, czyli tym programie obejmującym 43 działania uszczelniające, nie tylko uszczelniające, ale 43 działania, był OSR. I to jest podstawa do korekty dochodów. Ona musi być udokumentowana. Tak? Czyli pamięta pan jakiś OSR związany z którąś ze zmian
który no był na tyle istotny, że państwo żeście taką korektę in plus założyli, nie wiem, na przykład no, na 2014 rok, na 2015. Podawałem, panie przewodniczący, przykład samochodów osobowych, których uzyskaliśmy derogację późno, bo w listopadzie chyba 2013 roku, jeśli pamiętam. Przeprowadzenie jej wcale nie było łatwe, ale my zakładaliśmy, że wprowadzenie tego 3x50 w telegraficznym skrócie się przyjęło, rozszerzone zostało w ubiegłym roku, także jeśli chodzi o podatek dochodowy, nawiasem mówiąc, spowoduje ubytek w dochodach VAT-u i musieliśmy ograniczyć te dochody planowane na rok 2014, potem 15. Jeśli dobrze pamiętam, 1,5 miliarda złotych. Czy któraś z kolejnych zmian też była tak znacząca, że pan zapamiętał z tych, o których pan wspomniał, typu przeciwdziałania? Nie pamiętam precyzyjnych danych, ale z kolei jakby w drugą stronę działała ustawa związana z przyjęciem prewspółczynników, czyli rozliczenia tej działalności mieszanej, ale nie pamiętam w tej chwili, jaka to była kwota w OSR. Przeskoczę troszeczkę. Jak mieliśmy okazję przesłuchiwać pana ministra Grabowskiego, pan minister stwierdził, że rozpoczął swoją pracę od powołania takiego zespołu doradczego, bo no, czuł się wtedy pewniejszy. No i tak nie bardzo widać było, co zostało przekazane. Mam nadzieję, że pan miał lepsze doświadczenia i nie musiał powoływać specjalnego zespołu, tylko że poprzednik przekazał, nad czym pracują, jakie są główne problemy. Jak w tym aspekcie ten przekaz dotyczący prac nad uszczelnianiem, jeśli chodzi o VAT, wyglądał? Jeśli chodzi, że jakieś procesy legislacyjne są na jakimś etapie, gdzieś powiedzmy są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, albo powiedzmy dokonać jakichś zmian organizacyjnych, nie wiem, w samym ministerstwie, współpracowników, zespołu analiz, czy tutaj taki przekaz był i jakie zmiany ewentualnie zostały tak płynnie kontynuowane, a jakie były sygnalizacyjnie, że trzeba od nowa zacząć? Ja miałem pewnie łatwiej niż pan minister Grabowski, głównie dlatego, że ja pana Macieja Grabowskiego poznałem wcześniej i mieliśmy okazję współpracować. Ja przypomnę, od 2007 roku jestem posłem, członkiem Komisji Finansów Publicznych od zawsze. Byłem też przewodniczącym takiego stałej podkomisji w Komisji Finansów Publicznych, Komisji do spraw monitorowania systemu podatkowego, chociaż może nie byłem tu przewodniczącym. Przewodniczącym byłem chyba w Komisji Budżetu, a tutaj byłem członkiem takiej stałej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego. I od tego no, mieliśmy taki bieżący kontakt. I przypomnę też, w ministerstwie zacząłem pracę na początku 2013 roku, a przejąłem w listopadzie ten VAT. Z tego też miałem już okazję przyglądać się bieżącym pracom. No, mało tego, no, mieliśmy też od 2013 roku te zespoły, w których też z panem ministrem współpracowaliśmy. I pamiętam, że wcześniej jeszcze przejmowałem od pana Macieja Grabowskiego politykę podatkową, czyli ten departament, w którym trwały prace nad ordynacją podatkową. Jakie główne akcenty? I dostałem, mogę powiedzieć, pełne teczki propozycji zmian, jeśli chodzi o ordynację podatkową. Z jakimi priorytetami? Co priorytety? Uszczelnienie systemu podatkowego. Ale priorytety rozwiązań, no bo oczywiście też no, nie wszyscy są zwolennikami, że wszystko naraz da się wprowadzić legislacyjnie i organizacyjnie. No i wtedy powiedzmy minister Grabowski mówi, no od czego warto zacząć, gdzie te efekty są, czy mogą być najlepsze.
Nie, mogę powiedzieć, że nie jestem pewnie w stanie odtworzyć tego, w jakim czasie, o jakich propozycjach rozmawialiśmy. Natomiast to mogę z całą pewnością powiedzieć, że kwestie związane z takimi docelowymi rozwiązaniami, to nas w jakiejś mierze też połączyło, czyli kasy fiskalne i upowszechnienie tego systemu i doprowadzenie do tego, żeby ich wykorzystanie było pełne. No to tutaj, rejestr faktur w tym. Rejestr także, faktur, tu bym poprosił o komentarz. Jako rozwiązanie, że tak powiem, docelowe. Bo oczywiście jest zgoda, że pełna elektronizacja, centralny rejestr faktur jest oceniany jako bardzo dobre narzędzie. No ale wtedy trwały prace nad jednolitym plikiem kontrolnym, takie początkowe. I czy nie było pewnym mankamentem, prośba o komentarz, że ten jednolity plik kontrolny był plikiem na żądanie w procesie kontrolnym wykorzystywany? No i drugie pytanie, czy i skąd mógł się wziąć na przykład taki błąd, że się pojawił brak numeru identyfikacji NIP jako wariant. No, czy to był wypadek przy pracy, czy ktoś zapomniał? No. To okej. Okay. Jeśli chodzi o JPK, o to ja mogę powiedzieć, że miałem pełne przekonanie, że to jest rozwiązanie, które nam usprawni proces kontroli. I to się znalazło w zmianie ordynacji podatkowej, której założenia przygotowaliśmy w końcówce roku 2013, jeśli dobrze pamiętam, chyba grudzień zakończyliśmy pracę, a one się opierały na takiej pełnej kwerendzie w ministerstwie, ale także poza nim, jeśli chodzi o, mówię o ordynacji tej chwili, rozwiązań, które mogą przynieść pożądane efekty w formule uszczelnienia i uważam, że w takich kategoriach przejściowych JPK jest bardzo istotnym i ważnym narzędziem. Uważałem tam od samego początku. Czy były równolegle natomiast narzędzia analityczne, które przygotowywały? Nie mogę powiedzieć, przygotowywaliśmy. Wykorzystywanie. My mogę powiedzieć, je przygotowywaliśmy. Trwały prace, był powołany z pewnością specjalny zespół, jeśli dobrze pamiętam, zlokalizowany w Bydgoszczy, który pracował nad przygotowaniem oprogramowania. Najpierw pracujący nad przygotowaniem struktury tego jednolitego pliku kontrolnego, bo to też jest nie bez znaczenia, tak? Bo problem jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Łatwo powiedzieć jednolity plik audytowy, natomiast jego struktura, czyli co się w nim ma znaleźć, nie rozumiem tego NIP-u, bo jeśli mamy księgi rachunkowe, a JPK to jest tak naprawdę w formie elektronicznej wypis ksiąg, tak, księgi rachunkowe plus faktury wszystkie, no to NIP tam być musi. No, nie wiem, czy trzeba było zapisywać to w ustawie. No, wydaje mi się, że on tam musiał być, tak? I tyle. Natomiast jest kwestia przygotowania tego struktury tego takiej logicznej i to w takim czasie, żeby przedsiębiorcy mogli dostosować swoje programy księgowe do tych oczekiwań. Okay, ale nie wchodźmy w takie zbytnie szczegóły techniczne. Ale to jest bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Minister... Ale odpowiadając, panie przewodniczący, do końca na pana pytanie. Pracowaliśmy nad tą strukturą, ze specjalny zespół i jednocześnie uruchomiliśmy już pracę w administracji podatkowej i w administracji skarbowej i w urzędach kontroli skarbowej nad narzędziami, które pozwalałyby je wykorzystać. Tak? Czy minister Grabowski przekazał, że była taka inicjatywa od różnych podmiotów, przynajmniej dwa są literalnie wymienione, które to podmioty no, oferowały współpracę, żeby przyspieszyć pracę i żeby powstał centralny rejestr faktur? No, mogę powiedzieć, że o centralnym rejestrze faktur mówiliśmy wielokrotnie.
Ale o tej konkretnej inicjatywie. Mówimy teraz o rejestrze faktur, natomiast niech pan nie bierze tego do siebie, ale wszystko jest możliwe czasami, ale pod jednym warunkiem, pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Tak? Jest tak, że są pewne ograniczenia, które na wprowadzenie tego typu rozwiązań, a w tamtym czasie to nie było po prostu możliwe, biorąc pod uwagę poziom informatyzacji także podmiotów gospodarczych. Tak? Wprowadzenie rejestru faktur w formule online, a moim zdaniem tylko wtedy on ma sens, bo my mamy dzisiaj w jakiejś mierze rejestr faktur wynikający z faktur, że mamy JPK. Jeszcze mam mnóstwo pytań, w związku z tym taka szybsza wymiana. Jakby był pan uprzejmy powiedzieć, jaką pan miał wiedzę co do Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu, ponieważ wszyscy spytani o ten temat świadkowie mówią, że konieczne, ważne, strategiczne, natomiast nie bardzo doszedłem ja przynajmniej do odróżnienia, czy to centrum to taki duży zapasowy dysk, żeby wszystkie dane Ministerstwa Finansów mieć w rezerwie, czy rzeczywiście założeniem centrum było podniesienie sprawności funkcjonowania całego aparatu finansowego i jakby tej twardej materii zabudowania serwery służyły przygotowania właśnie do odpowiedniego analitycznego oprogramowania. Z mojej wiedzy wynika, że jedno i drugie, tak? Czyli bezpieczny backup, taki mogę powiedzieć, te kopie zapasowe z jednej strony, ale też taki pełny dostęp do danych, które tam się były gromadzone. No, przykład, który mi się sunie na myśl od razu i na język przychodzi, to jest SPR-VAT, tak? To jest Radom, czyli hurtownia danych dotycząca deklaracji VAT-owskich, która ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o typowanie, tak? Bo mamy dane na przykład WIES-u, czyli dane dotyczące nabyć wewnątrzwspólnotowych i dostaw wewnątrzwspólnotowych i je możemy skojarzyć z deklaracjami podatkowymi. I łapiemy w ten sposób przestępstwa, które kiedyś nam w ogóle uciekały. Tak? Takie jak na przykład, że ktoś wprowadzał, w ogóle nie rozliczał. Jak można wytłumaczyć, że też nie uzyskałem odpowiedzi przy kolejnych świadkach, dlatego wracam z nadzieją, że od któregoś świadka usłyszę, jak mogło się zdarzyć, że w zamówieniu e-podatki, zamówienie na 232 miliony, gdzieś uszło uwadze, żeby wkomponować w to zamówienie cały blok związany z VAT-em. I wiemy, że powiedzmy realizacja tego zamówienia praktycznie nie zakończyła się pełnym sukcesem, delikatnie mówiąc. Jak pan pamięta właśnie to zamówienie, efekty spodziewane, zakres, i kontakt z firmą, która realizowała to zamówienie? Ja pojawiłem się w Ministerstwie Finansów, rozpocząłem w nim pracę, kiedy tak naprawdę chyba przetarg był już rozstrzygnięty, tak. Albo się rozstrzygał. Następowała realizacja. Nie miałem w tym żadnego udziału, zwłaszcza jeśli chodzi o etap przygotowania warunków zamówienia, tak? I wobec tego też pewnego programu związanego z tą informatyzacją, bo trudno sobie wyobrazić, że można takie przedsięwzięcie zrealizować bez etapowania. Natomiast pamiętam też, że jeśli chodzi o już realizację, to etapowanie tam właśnie miało miejsce i zaczynaliśmy od rzeczy nieco prostszych i łatwiejszych po to, żeby... Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia oczekiwań, bo ja na pewno wolałbym mieć najpierw VAT, tak? Tylko że to miało, mogę powiedzieć, jednak ustrukturyzowany wymiar i VAT tam na pewno też był. Jeśli pamiętam dobrze,
to z VAT-em akurat 2000, przy tym programie 2017 roku powinien być także, jeśli chodzi o, znaczy, no problem, o, o to problem, zadanie zlecone problem Signiki, był taki, być że gotowy. Podwykonawca to firma amerykańska, program amerykański. No jak Gentax wiemy, i Signiki w tle, tak. Ja tak to, jak wiemy, to wiem, ale jak wiemy, no to oni doświadczeń VAT-owskich wprost nie mogli mieć. No dlatego pewnie też musieli się trochę tego uczyć. To się i pewnie znalazło dlatego w ofercie nieco stąd, dalej, żeby zrobić te zadania, które stąd problemy z punktu widzenia były łatwiejsze. My się na to zgodziliśmy, ale domyślam się, że to był przemyślany jednak proces, bo pracowała nad tym no też grupa kompetentnych jednak ludzi z Ministerstwa Finansów. No mam tu pełne przekonanie o tym, że to było szyte na miarę i realizowane były z problemami, bo z informatyzacją nie jest łatwo, ale dyskutowaliśmy o tej sferze przestępczości, na ile takie sygnały, które były sygnałami międzynarodowymi, były brane pod uwagę w państwa pracy. Na przykład w raporcie Genwa z 2011 roku z zaleceniem sprawozdania po 18 miesiącach od wprowadzenia tego zarządzenia, no pojawiały się takie bardzo kilkanaście przynajmniej wskazań dla Polski. Nie, to nie było takie uniwersalne dla Europy, tylko dokładnie obserwowali to, co się dzieje w Polsce i podpowiadali, jakich rzeczy im brakuje. I myśmy wczoraj nawet doświadczyli, że jakby było zastosowane choćby jeden z punktów, to już byłaby pomoc, bo dyskutowaliśmy o skuteczności aparatu skarbowego. No i ugrzęźliśmy na ocenie, jak ta skuteczność wyglądała w praktyce. Czyli krótko mówiąc, ile się udawało ściągnąć tych środków. No i tutaj w tym raporcie Genwal mamy: w odniesieniu do przepadku majątku powinno to obejmować nie tylko informacje o nakazach przepadku, ale także o kwotach realnie ściągniętych. No i tu były te różnice, czyli jakby wskazanie jest takie, że choćby w analityce powinniśmy powiedzieć, na przykład decyzji jest na ileś tam miliardów, a realna ściągalność przez urzędy skarbowe to jest kilkaset milionów i to poziom, który z czegoś tam wynika, ale pogódźmy się, że więcej nie odzyskaliśmy. Bo oczywiście później są tłumaczenia, słupy, można odzyskać, nie można, ale pytanie, czy za pana czasów było to uchwytne w analizach, że gdzieś ta wiedza była. No bo tak jak mówię, nie dalej jak wczoraj, żeśmy się spierali, czy to skuteczność na poziomie 20 paru procent, czy pojedynczych procent, jeśli chodzi o realny wpływ do kasy państwa. No, ja nie kojarzę tego raportu, ale to też jest raport, jak pan sam powiedział, panie pośle, z 2011 roku. Tak, tylko no, jak się zakłada, że kilkanaście mogę miesięcy. Mogę tylko powiedzieć, ocenę, że no to braliśmy, znaczy, braliśmy tego typu uwagi do serca. No, kluczowe z naszego punktu widzenia były rekomendacje Rady dotyczące wykonania budżetu i propozycji naszych składanych w ramach APK i wieloletnich planów finansowych. Do nich się szczegółowo zawsze odnosiliśmy. Jednym z elementów, który tam był podnoszony, była efektywność administracji podatkowej, której poświęcaliśmy wiele, wiele naprawdę uwagi. Przy czym no myślę, że w tym kontekście też warto powiedzieć, że jakby uprzedzając może nawet pytania dotyczące wzrostu zatrudnienia w tej administracji, no ja miałem takie przekonanie, mam je w dalszym ciągu, że my no mamy tutaj jeszcze spore rezerwy, jeśli chodzi o poprawę tej efektywności,
a efektywność, no to są relacje dochody, korzyści do nakładów. Tak? Jaka była wiedza pana w tym czasie? Natomiast właśnie, co do ewidencjonowania chociażby ustaleń podatkowych, to my mamy z tym kłopot, głównie moim zdaniem ze względu na specyfikę naszego rozwiązania dotyczącego artykułu 108 ordynacji podatkowej, która nam mnoży ustalenia, tak, które są no, w dużej części nieściągalne. I to też pewnie ma wpływ na, i mało tego, zwracałem na to wielokrotnie uwagę także i na przykład NIK-owi, bo to wypacza jakby ocenę tej efektywności w formule tej ściągalności, bo musimy no, pamiętać o tym, że te ustalenia na starcie wiemy, że w dużej mierze, znaczy w większości tak naprawdę są nieosiągalne, choć pamiętajmy, że na tych, którzy się dali w słupa wrobić, wisi jak miecz Damoklesa zobowiązanie wobec państwa związane z przypisaniem określonej kwoty po stronie zobowiązań. Sam doświadczam w rozmowach z ludźmi, że to jest niezwykle interesujące, bo jak my mówimy o miliardach, to wśród Polaków jest takie przekonanie, że to gdzieś są środki do odzyskania i że już znamy dużo z mechanizmów, że mamy jakieś tam plany, które też pan opowiadał, co pan wprowadzał. No, a ludzie pytają, no a ile z tych miliardów, co do których była wiedza, no faktycznie udało się wyegzekwować. I jak z poziomu no, też osoby dokonującej czy obserwującej uważnie analizy, jak pan zapamiętał tą skuteczność, bo tak jak mówię, wczoraj się nie udało tutaj osiągnąć konsensusu, a to czy odzyskujemy 20 parę procent, czy odzyskujemy 2%, no jest istotną różnicą. No, jeszcze raz wrócę do tego artykułu 108, który nawiasem mówiąc nie jest podatkiem, tak? W gruncie rzeczy. I trudno mówić, że to jest efekt, czy to jest uszczuplenie wpływów z VAT-u. Tak nie jest. To jest w sumie kara administracyjna praktycznie rzecz biorąc. No, można by do niej przyrównywać ten wymiar ze 108. Ale po stronie ustaleń nam te kwoty wobec tego z tej 108 rosną, a ich ściągalność jest ograniczona. To jeszcze raz powtórzę, panie pośle, wypacza nam trochę obraz całościowy w tym statystycznym wymiarze. Natomiast ja jestem przekonany, że ta nasza administracja skarbowa, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę skarbową, działała tak naprawdę coraz sprawniej. Coraz skuteczniej także, jeśli chodzi i o zabezpieczenia, nie tylko wnioski o zabezpieczenia, ale rzeczywiste zabezpieczenia, przy czym też pamiętajmy o tym, że te zabezpieczenia tak naprawdę pojawiają się wtedy, kiedy mamy wątpliwości co do tego, czy uda nam się ściągnąć należność podatkową. Tak, ale tak? Ponieważ mój czas się kończy, a tam, gdzie mamy dużego przedsiębiorcę, dużą firmę funkcjonującą na rynku i mamy ustalenia, ale to nie raporty, zawsze dokonujemy są ustaleń. Są raporty, tak? NIK-u i tam też natomiast, te procenty padają. Jakie pan zapamiętał? Natomiast mogę powiedzieć tak, że wpływy, bo to jest moim zdaniem, i one rosły, i one wyraźnie z roku na rok rosły. No to jest jakby dowód z mojego punktu widzenia na to, że nie, działała ta administracja coraz sprawniej. Ale prośba, jak żadna liczba nie została w pamięci, to powiedzieć, że nie. Natomiast jeżeli zostało, że to było 2%, to prośba, żeby powiedzieć, o ile pamiętam, w 2014-2015 to było 2%, 1%.
No bo... Nie, nie pamiętam, natomiast jeszcze raz powtarzam, że mamy tutaj do czynienia z pewnym zniekształceniem wynikającym z faktu, że w tych ustaleniach mamy jednak tą 108. Tak. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana posła Zbigniewa Konwińskiego. Tak. Dziękuję bardzo. Część pytań być może w jakimś stopniu będzie się powtarzać, ale wtedy bym prosił może o rozszerzenie. Pierwsze pytanie, czy budowanie wieżowców na słupa i kupowanie nieruchomości na słupa, prowadzenie inwestycji na słupa, mające na celu ukrycie przed organami skarbowymi rzeczywistego beneficjenta, czy to może być na celu ukrycie rzeczywistego beneficjenta transakcji przed organami skarbowymi? No, mogę powiedzieć, że to jest jakby podstawowy sposób na to, by unikać opodatkowania i wyłudzać tak naprawdę środki z budżetu państwa. Zachowania, no, moim zdaniem niedopuszczalne, naganne, należy je piętnować. Kampania Nie daj się zrobić w słupa jakby z dowodem na to, prowadziliśmy bardzo intensywnie, że dostrzegaliśmy ten problem, próbowaliśmy ludziom otworzyć oczy z jednej strony, a z drugiej przestrzec tych, którzy się na takie działania decydują, że no, znajdziemy ich, o tak powiem, i będziemy konsekwentni, jeśli chodzi o zapłatę należnych Skarbowi Państwa środków. No, kontekst tej wypowiedzi jest, mogę powiedzieć, bieżący, rozumiem, ale temat jest, mogę powiedzieć, ciągle żywy i ważny z mojego punktu widzenia. Taka z jednej strony edukacja i pełna informacja na temat roli, zdawałoby się, czasami niewinnych działań, tak, no, w procesie, no, może być bardzo istotna, a potem i konsekwencje też większe, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Cytuję fragment zeznań wczorajszego świadka, pana Parafianowicza. To dotyczy jego relacji z panią było minister Elżbietą Chojną-Duch. Pani minister miała taką chęć zbliżania się. Ja panią minister ostatni raz widziałem na obronie mojej pracy magisterskiej, a później dopiero w ministerstwie, co nie przeszkodziło pani minister, tak skracając dystans, zaproponować mi, żebym pojechał na wakacje na Seszele do willi zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy. Tak będzie miło, pojedziemy. Opowiadam to, bo nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić wtedy. Wakacje na Seszelach, z rodziną oczywiście. Czy my w tamtym czasie, Polska, 2008-2009 rok, miała z Seszelami umowę o podwójnym unikaniu podwójnego opodatkowania, czy o wymianie przepływie informacji skarbowo-podatkowej, czy świadek pamięta? Czy to był jeden z rajów podatkowych? No, mogę powiedzieć na wstępie tylko, że do mnie się pani minister nie zbliżała i nikt się do mnie nie próbował zbliżać w takiej formule. No, trochę mnie zaskakuje jakby reakcja pana ministra Parafianowicza w tej sprawie, ale to zostawiam. Natomiast jest kwestia tego pytania zasadniczego, czyli celu ewentualnie potencjalnego takiej wizyty, domyślam się, bo można byłoby sobie wyobrazić, że na Seszele pan Parafianowicz jedzie negocjować umowę albo o wymianie informacji, albo o unikaniu opodatkowania. Albo ktoś inny z ministerstwa korzystający z takiej oferty tam jedzie. Nie, jak ja dobrze pamiętam, nie mieliśmy umowy dotyczącej unikania podatkowania, chociaż jest to ewidentnie jurysdykcja szkodliwa. Pytanie, czy podejmowaliśmy próby podpisania z nimi takiej umowy, albo przynajmniej umowy dotyczącej wymiany informacji, nie umiem w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. I tyle w tej sprawie.
Też przewija się to pytanie, też dzisiaj jeden z pytających je zadawał, o, co prawda świadek nie był wtedy ministrem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, ale był też parlamentarzystą. Sankcja 30%, zniesienie tej sankcji 30%. To też warto, myślę, powiedzieć kolejny raz, bo to jest świadek tutaj, świadka zdjęcie. Kulisy grabieży 250 miliardów za rządów PO-PSL. To jest screen z dzisiejszej transmisji w telewizji publicznej. No pod tą sankcją 30%, jak będę jak mantrę przypominał, pod zniesieniem tej sankcji, był wtedy w Sejmie projekt pisowski, był podpis niejakiego Jacka Kurskiego, prezesa Telewizji Polskiej, więc rozumiem, że jak jest mowa o tej grabieży, to również państwo mówicie o swoim pracodawcy, o prezesie Kurskim. Kilka pytań w związku z sankcją 30%. Czy prawdą jest, że Sejm zniósł tą sankcję jednogłośnie, że wszystkie kluby głosowały za zniesieniem? Panie pośle, no przecież to jest rzecz oczywista i nie trzeba tego powtarzać. I poza tym chciałbym jednak, żeby pan się odniósł do okresu, kiedy świadek był ministrem. Ale panie przewodniczący, głosowałem za zniesieniem tej sankcji. Nie wiem, czy pan był w Sejmie w tym czasie. W spółce Skarbu Państwa pan poseł był wtedy. Chyba jeszcze nie, czy nie? Nie, jednak wcześniej, tak, proszę to sprostować. We wcześniejszym okresie. We wcześniejszym okresie. Proszę być precyzyjnym. 2527. Proszę wrócić do okresu, w którym świadek był wiceministrem, a nie kiedy był posłem. Panie przewodniczący, wy pytacie się świadków o drogę zawodową, o tym, co robili wcześniej. To absolutnie nie jest w okresie działania komisji. Natomiast komisja zajmuje się okresem 2008-2015 i ja o zakres czasowy zadaję pytanie. I proszę mi to umożliwić. Ale świadek ma odpowiadać to, co wiedział, a nie to, co Ale badanie dotyczy okresu 2008-2015 i tego dotyczy moje pytanie. 2015 i to tego okresu dotyczy, panie przewodniczący. Myślę, że dobrze, proszę w miarę krótko, żeby znowu tutaj godzinami nie opowiadać o rzeczach oczywistych. Na to pytanie uzyskałem odpowiedź. Kolejne pytanie. Czy prawdą jest, że identyczny projekt został odziedziczony przez nowe kierownictwo Ministerwa Finansów po poprzedniej kadencji, gdzie tylko skrócenie tej kadencji spowodowało, że ten projekt przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego nie został wycofany z Sejmu? Mówiłem o tym także w wstępnym słowie, tak, choć listy obecności na głosowaniu nie sprawdzałem, ale jestem przekonany, że pan prezes Kaczyński także głosował, no biorąc pod uwagę wynik do zera, czyli wszyscy. No co świadek rozumie przez dziedziczenie? O dziedziczenie. Ale czy to jest moja runda pytań, czy pana przewodniczącego? W jakim trybie pan się wtrąca? Pytanie, to jest moje 30 minut i prosił mi, żeby pan przewodniczący nie przerywał. I dał świadkowi swobodnie odpowiadać. No po co pan to robi? Ja rozumiem, że coś jest niewygodnego, próbuje pan wprowadzić ferment dla was, no ale to, wie pan. No, dobrze, proszę zadawać pytania. 6 do 3 i tak dwa razy więcej będziecie mieli tych swoich pytań, także spokojnie. Więc świadek potwierdza, że taki projekt został odziedziczony po poprzednikach, tak? Tak, to jest, wybrzmiało myślę, że parokrotnie. Warto to powtarzać, zwłaszcza w kontekście skutków tego rozwiązania, które, nawiasem mówiąc, w moim przekonaniu nie godziło, czyli 30% sankcja, tak naprawdę w przestępców. Ono godziło to rozwiązanie i ta sankcja przedsiębiorców, którzy nie zdążyli rozliczyć się w terminie, popełnili błędy w wypełnianiu deklaracjach i często dla nich była to sankcja, która była nadmierna w stosunku do winy, a tak naprawdę nie było tutaj alternatywy. Ona w zasadzie z automatu była wymierzana. Ale też warto zauważyć, że ta decyzja była podejmowana w czasie, kiedy poza tą 30% sankcją, dzisiaj mamy odsetki, ale wtedy one były dość uciążliwe. My w jakiejś mierze do tej sankcji wróciliśmy, mówiłem to już dzisiaj, wróciliśmy w ordynacji podatkowej, ale to, że do niej wróciliśmy, wynikało z takiego oto przekonania, że te odsetki przestają być uciążliwe
i że zaczyna się pojawiać pewna skłonność do tego, aby się kredytować w systemie podatkowym, żeby odsunąć jakby wywiązywanie się zobowiązań podatkowych na dalszy plan, bo zapłacę najwyżej odsetki, prawda? Przyjdzie kontrola, przygotuję protokół, złożę korektę i zapłacę od tego odsetki. Żeby uniknąć i zniechęcić do tego typu zachowań, wprowadziliśmy, niewymierzona to była znowu... Świadek już daleko odszedł od odpowiedzi na pytanie. No. Nie, no mówimy o sankcji, jakby jej konsekwencjach, tak? I tego, jakie było swego czasu uzasadnienie, ale też przypomnę, panie przewodniczący, znaczy ja jednym zdaniem może że wejdę... to nie był podatek w gruncie. Proszę świadka, jednym zdaniem tylko wejdę. I trudno mówić, że ta sankcja spowodowała wprost uszczuplenia w podatku VAT, bo tak nie było. Natomiast ona miała też charakter no, prewencyjny, dyscyplinujący, ale w momencie, kiedy przestały działać inne elementy tej mobilizacji podatnika, no, zastosowaliśmy inne rozwiązanie pod tytułem podwyższone odsetki, ostatecznie 150%, pamiętam propozycję ministra finansów w tym zakresie 200%, i to moim zdaniem to 150% też odstrasza, jeśli pewnie byłoby bardziej skuteczne. Pan przewodniczący się irytuje, że tyle o sankcji mówimy, ale jest najczęściej pytającą osobą w tej komisji o sankcje 30% i sam ten temat tak naprawdę wywołuje na każdym posiedzeniu komisji, więc... Ona już jest dobrze wyjaśniona. No wie pan, tak jest wyjaśniona, że żaden z kolejnych świadków ani dokumenty nie potwierdzają tego, co państwo wpisaliście w zawiadomienie do prokuratury i co zostało też... zostało zeznań pani byłej minister Chojny-Duch, ale właśnie wracając w takim razie krótko do pani minister Elżbiety Chojny-Duch. Przedstawiła przed komisją się jako przeciwniczka zniesienia sankcji 30%. Natomiast jest co najmniej kilka, 6-7 dokumentów. Ja je różne okazywałem już, żeby nie irytować pana przewodniczącego. Nie będę okazywał kolejny raz dokumentu, gdzie pani Elżbieta Chojna-Duch pisze akceptuje pod zniesieniem sankcji 30% i się podpisuje. Czy to było możliwe w ogóle, że... Czy taka była praktyka? Bo pani minister przedstawiała to w ten sposób, że była przeciwniczką, no ale jednak decyzję ktoś za nią podjął, ona napisała akceptuje i de facto nie akceptowała, używając słowa akceptuje. Czy w ogóle stosowano taką praktykę w ministerstwie, żeby jakikolwiek z podsekretarzy stanu, sekretarzy stanu wyrażał swoją dezaprobatę dla projektu ustawy słowem akceptuje? Trudno mi to sobie wyobrazić, choć no, mam też świadomość takich sytuacji, w których nie do końca byłem zadowolony z przyjmowanych rozwiązań. Też trzeba pamiętać, że w wielu sprawach mamy jakby przymus pewnego kompromisu, który jest nie bez znaczenia. Ale w takich kwestiach no, trudno mi sobie wyobrazić, nie znam takich zachowań, w ramach których no, podpisuję, akceptuję, idę do Sejmu i bronię, i nawet nie tyle bronię, ile mówię o walorach określonych rozwiązań, a potem za jakiś czas mówię, że byłem przeciw. To jest dla mnie, mogę powiedzieć, niewytłumaczalne. Tyle. Mam przed sobą kilka dokumentów dotyczących, to jest korespondencja pomiędzy Komendą Główną Policji a panią prokurator Elżbietą Pieniążek z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Pani prokurator, streszczając te pisma, żeby nie cytować, pani prokurator najpierw zwraca się do Komendy Głównej Policji o przeprowadzenie. Uprzejmie informuję, że w Głównym Archiwum Policji oraz aktywnych jednostek policji przeprowadzono kwerendy, bo takie się zgłaszała pani, wnioskowała pani prokurator, w celu odnalezienia spraw operacyjnych z lat 2008-2015, których przedmiotem były wyłudzenia podatku od towarów i usług. Koniec kropka. To jest jedno z pierwszych pism, ale już kolejne pisma pani prokurator wyraźnie zawęża. I w odpowiedzi na jedno z takich pism z
Komendy Głównej Policji czytamy. To zawężające. Jednocześnie informuję, że nadal prowadzona jest kwerenda dotycząca rozszerzenia wniosku pani prokurator z dnia 7 marca 2018 roku o dokonanie przeglądu spraw operacyjnych z lat 2008-2015 i wskazanie tych spraw, w toku których ustalono lub odnotowano kontakty zaangażowanych w działalność przestępczą z posłami, politykami lub urzędnikami Ministerstwa Finansów, spraw zakończonych w inny sposób niż przekazaniem do prokuratury. Ja nie będę jakby rozwijał wątku politycznego, bo on jest dość oczywisty. Po co takie zawężenie? Po co taki okres czasowy zawężenia? To każdy, kto nas ogląda, każdy, kto nas słucha, to dla niego jest kwestia zupełnie oczywista. Ale czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że przestępca dokonuje przestępstwa w 2015 roku, a w ten okres, kiedy oczywiście jest zakres komisji swoimi pracami obejmuje, a później idzie z interwencją, z prośbą o interwencję do polityka w 2016 roku, w 2017 roku. Ja powiem więcej, w aktach komisji jest taka sprawa jedna opisana na podstawie zeznań jednej z osób, która składała wyjaśnienia, gdzie miał problemy z szeroko rozumianą skarbówką, żeby nie wchodzić w szczegóły, w latach właśnie tych przed 2015 rokiem, a interweniował już po 2015 roku, bodajże w 2016 albo 2017, już w tej chwili nie pamiętam, na pewno interweniował u Ryszarda Czarneckiego, obecnego wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Spotykał się trzykrotnie w hotelu Sheraton, między innymi w hotelu Sobieski, między innymi i w hotelu, jeżeli dobrze pamiętam, Merkury. Na jednym z tych spotkań dostaje telefon bezpośredni do szefa CBA, byłego pracownika spółki Srebrna, pana Bejdy, i udaje się na to spotkanie. Później się co najmniej raz do takiego spotkania dochodzi z szefem CBA, bo nawet wydał oświadczenie, w którym nie zaprzecza, tylko potwierdził ten fakt, że do takiego spotkania doszło. Ale też do kilku spotkań dochodzi też w CBA. Sam się przedstawia później jako konsultant ekonomiczny CBA. Czy jest taka, no bo mówimy o przestępstwie dokonanym, o przestępstwach, możliwych przestępstwach w 2015 roku, ale przecież do polityka można pójść później, prosić o stawiennictwo w 2016, w 2017. No, gdzie tu pytanie? Nie sposób stwierdzić, że ma pan oczywiście rację, że tak się zdarzyć może, że w wielu przypadkach jest tak, przypomnę, że przestępstwa wykrywamy jednak, chcielibyśmy je łapać, że tak powiem, w rzeczywistym prawie czasie, ale dość często ten proces jest odłożony. Często dochodzimy do tego, że ktoś popełnił przestępstwo na bazie kontroli zupełnie w innym podmiocie, wnikając już w szczegóły albo w formule czy karuzeli, czy łańcucha, w którym to wyłudzenie jest organizowane, że ten proces jest w czasie jednak dość mocno rozciągnięty i rzeczywiście próby presji na organy podatkowe, na polityków także zajmujących stanowiska, potencjalnie mogą się pojawiać w okresach późniejszych. Dla mnie to ma jednak znamiona takiego polowania na czarownicę i to zamykanie się w tym okresie jest jakby wprost na to dowodem. Musimy mieć ochronę antykorupcyjną, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Ona powinna być i osoby piastujące wysokie funkcje, zwłaszcza w obszarach, które kojarzone są z środkami finansowymi, pieniędzmi, powinny być objęte jakby szczególnym nadzorem, ale taki nadzór et post w takiej formule wydaje mi się po prostu zabiegiem, nie chcę używać mocnych słów, ale nieładnym.